No cześć kochani, mam herbatkę dzisiaj, słuchajcie, bo ostatnio w ogóle bez żadnego pićka nagrywam. Słuchajcie, ledwo daję radę, no ledwo. Gadajcie tak przez 2 godziny bez pićka. Nie no, da się, to nie o to chodzi. Ale dzisiaj mam pićko. Miśki, co my robimy? Tygodniówkę. A, tygodniówka, dobra, kochani, na okres 30 maj do 5 czerwca. 5. 5 jest w niedzielę, nie? Chyba. 30 maja do 5 czerwca. No. Zaczynamy od bliźniąt. Kochani, wszystkie czytania. Jezu, nie mogę tasować tych kart, bo ostatnio wszystkie tam filmiki, które robiłam, a to było 12 filmików, to były z tych takich dużych kart i się przyzwyczaiłam do trzymania inaczej kart. I teraz nie mogę tych potasować, bo się odzwyczaiłam przez te parę dni. No przesadzam parę dni, bo ile? 3 dni, może 2. Dobra, no to trochę przesadziłam z tymi parę dni. Ale co ja ty chciałam powiedzieć? Aha, miśki, wszystkie czytania miesięczne są na kanale, dla wszystkich znaków. I jest myczek następujący. Ci, którzy byli na mojej zakładce społeczność, to już wiedzą jaki. Następujący. Na czytaniach miesięcznych zapomniałam o kartach anielskich, a zawsze daję każdemu znakowi karty anielskie również, więc zapomniałam, ponieważ zapomniałam. Nie mam wytłumaczenia, słuchajcie, nie mam wyjaśnienia zapomnienia. Nie wiem, wiek, jakiś księżyc, jakiś Merkury, słuchajcie, różne rzeczy fiurgają. Ale wymyśliłam, że zrobię taki osobny filmik Aria Express, taki szybki, to nie będzie 3 godziny, to, czy tam 2. To będzie szybki, ale dla każdego znaku karty anielskie. Ale zrobię z 2 albo z 3 talii. Nie tylko te jedne, które zazwyczaj używam, tylko jeszcze wezmę inne. I dla każdego znaku. I to będzie takie, to na czerwiec albo na teraz, no tam jak tam chcecie to traktować. Ale taka rekompensata. Pytacie o bliźniacze płomienie i pytacie o czytanie, co on, ona myśli, czuje, zamierza. No będzie to wszystko jeszcze w czerwcu przed moim wyjazdem. Jak również będzie w czerwcu czytanie półroczne, miłosne tylko i wyłącznie, z okazji Nocy Świętojańskiej. I ja to chcę wszystko zrobić przed moim wyjazdem. No. Może być taki ciekawy myczek, że wtedy, kiedy ja będę w podróży, bo jadę autem 2 dni, żeby piesio się nie denerwował w samolocie. Oni straszne rzeczy z tymi piesiami robią w tych samolotach, w tym cargo. No, a niestety do kabiny nie mogę wziąć. Więc autem jedziemy i kochani, może być tak, że ja będę w podróży, a wy będziecie oglądać czytanko świętojańskie. Jezu, nie będzie mnie wtedy na premierze. Co ja zrobię? No chyba, że będę miała internet, ale nie wiem, czy to jest wykonalne. Ale o czym ja gadam? O tym, co będzie za 3 tygodnie, czy za 4? Boże, sorry. Ale musiałam sobie pogadać. Ale już, dobra, już lecimy. Dobrze, że jest czasówka i ci, którym nie chce się słuchać mojego gadania, to mogą sobie przeskoczyć na swój znak. Ale jeżeli to jest premiera, to nie możecie. No właśnie, a to jest, dla niektórych to jest premiera. To wtedy sobie nie można przeskoczyć. O czym by to jeszcze pogadać? Tak jeszcze z 5-10 minut, żeby was tak powkurzać trochę. Żartuję. Tyle. W każdym razie czytanka, te wszystkie, o które prosicie, będą na kanale jeszcze przed moim wyjazdem, jeszcze w czerwcu. Bo muszę wam coś ponagrywać, bo potem jak będę w Polsce, to chciałabym trochę mniej nagrywać. Nie śmiem powiedzieć, że chciałabym w ogóle nie nagrywać. No nie śmiem tak powiedzieć, więc nie mówię, ale chciałabym mniej nagrywać, a muszę nagrać jeszcze też przed moim wyjazdem lipcowe. Jezu. No to powodzenia mi życzę. Ale dobra, już. Kochani, bliźnięta. Bliźniąta. Jezu, ja już żyję tym wyjazdem.
Bliźnięta, 30 maja do 5 czerwca. 30 maja do 5 czerwca. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich bliźniąt, które mają urodzinki. Niektórzy jadą na jakieś wypoczynki albo się z czegoś leczą. Z różnych rzeczy. No to mogą być, może być, że z choroby, może być, że z człowieka. Ale wypoczynkowe sprawy w sensie... Miśki, ale czerwiec to jest popularny miesiąc dla ludzi, którzy nie mają małych dzieci w szkole. Jeżeli chodzi o wyjazdy, więc no to tutaj no, możemy się spodziewać, że takie karty będziemy dostawać. Urlopy, nie urlopy i tak dalej, i tak dalej. Kochani, jeżeli jedziecie na urlop, to ja wam tylko tyle powiem. Jest pokazane, że może coś być przed wami ukryte. To znaczy, możecie, jedziecie w jakieś miejsce, jakiś hotel, jakiś tam resort, dobra, nie wiem jak to się mówi, no w sensie jakieś miejsce, do którego jedziecie i tak jakbyście nie wiedzieli czegoś i dopiero jak tam dojedziecie, to się dowiecie. To jest na razie przed wami ukryte. Jest pokazane, żebyście musieli zachować zimną krew, próbowali się być może dogadać, ale nie wiem, o co to chodzi. Na przykład, że nie będzie tak, jak wy myślicie, że będzie. Na przykład, że macie mieć pokój z widokiem na morze, a będzie pokój z jakimś innym widokiem. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś was tutaj próbuje oszukać, to zażądać zwrotu pieniędzy, na przykład nadpłaty, bo na przykład zapłaciliście za droższy pokój, a dostajecie inny. Ale głównie pamiętajcie, że wypoczynek jest po to, żeby wypoczywać. A nie po to, żeby się kłócić, nie po to, żeby się denerwować. Ja miałam już takie sytuacje, fakt faktem, no to nie za często się na szczęście takie sytuacje zdarzają, ale miałam takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś próbował oszukać, głównie w Grecji. Bo Hiszpanie dupy nie urywają, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, w sensie chodzi mi o ludzi, którzy w hotelach pracują. Włosi są do rany, ja uwielbiam do Włoch jeździć, bo dla mnie Włochy to w ogóle jest, słuchajcie, sielaneczka. Ale Grecy to... No. Miśki, ale dobra. Pamiętajcie, że wy macie wypoczywać i jeżeli nie jest idealnie, to wy i tak zobaczcie, co jest super i z tego korzystajcie, co jest super. Będziecie mieć pogodę, będziecie mieć wypoczynek, nie pracujecie, być może jedziecie z kimś i olać wszystko inne. Ale może być tak, że wy tam dojedziecie i dopiero coś się okaże. Coś, czego nie wiecie teraz. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie zabukowaliście jakiegoś tam wypoczynku, to weźcie, słuchajcie, naprawdę warto, nawet jeżeli bukujecie, znaczy rezerwujecie ze strony hotelu, zawsze warto wejść na tą taką stronę, na której są wszystkie te bookingi, nawet nazwa strony ma to słowo w nazwie. No wiecie, o co chodzi. Warto przeczytać, co ludzie mówią. Co ludzie mówią o tym miejscu. Słuchajcie, tyle, ile można uniknąć nieprzyjemności. Patrzcie najpierw na złe oceny. Dlaczego ludzie dają złe oceny? No bo się okaże, że tu coś tam nieposprzątane, a tutaj coś tam oszukali. Jeżeli jeszcze nie zabukowaliście miejsca, to się przyjrzyjcie, żeby nie było jaj. Jezu, ja się zgadałam na tematy, które być może w ogóle zupełnie dla nikogo. Na szczęście bliźnięta mają urodzinki, więc będą miały dłuższe czytanie. Na innych znakach się nie będę aż tak rozgadywać. Kochani, jeżeli chodzi o związki, coś jest ukryte, nie wyszło na światło dzienne. Jest gdzieś grupa ludzi, nie wiem czy to jesteście wy bliźnięta, czy wasi partnerzy, partnerki, którzy ukrywają, że marzą, myślą nadal o jakiejś innej utraconej miłości, będąc kimś innym. Ktoś marzy o utraconej miłości. To jest jedna wersja wydarzeń. Jest pokazane, że ktoś coś przed kimś ukrywa. Możliwe, że ktoś ukrywa, że po prostu nie jest idealnie w tym związku i że chciałby czegoś innego albo chciałby czegoś lepszego i że marzy o czymś innym, że nie ma pełni szczęścia. Kochani, ja wam powiem tak, uważajcie na kłótnie w związkach, uważajcie na nieporozumienia, ale uważajcie również na wracaczy w tym miesiącu. I to może być również i do singli. Uważajcie na wracacze. Może być coś takiego, wy pokazujecie co prawda single, że wy macie bardzo silną energię w tym miesiącu, żeby odpuszczać różne dziwne rzeczy, w sensie nie, ja mam cię dość, ja cię odpuszczam, ja już zamykam te drzwi i nie wracam. I rzeczywiście bardzo dobry pomysł, żeby tak zrobić, ale jest grupa bliźniąt, które mogłyby
może nie tyle przyjąć wracacza, ale moglibyście stanąć przed takim wyborem w czerwcu. Nikogo nie przyjmować, zwłaszcza jakiegoś kłamcy, oszusta i tak dalej. No to w ogóle nie ma sensu, naprawdę. W ogóle żadnego wracacza nie ma sensu przyjmować. Pamiętajcie, że człowiek, który poszedł raz z jakiegoś tam powodu, nie wiem, jakaś kłótnia, jakiś konflikt i wraca jeden, jedyny raz i prosi o szansę, a wy chcecie tą szansę dać, to nie jest wracacz. Wracacz to jest notoryczny wracacz. Człowiek, który raz wraca i daje się mu jedną szansę, to nie jest wracacz. To jest zupełnie, zupełnie z innego. Także nie mieszamy tych dwóch pojęć, tych dwóch rodzajów ludzi. Uważać na oszustwa, kłamstwa. Ktoś ukrywa, że nie jest idealnie w związku lub ktoś ukrywa, że tęskni za kimś innym. Tyle w temacie miśki. Uważać na wracaczy. Uważać na kłótnie, na nieporozumienia. Jeżeli chodzi o singli, macie pokazane, że idziecie do przodu, odpuszczacie, nie będziecie się czegoś już kurczowo trzymać, łącznie z nietrzymaniem się kurczowo na przykład takiej myśli, ja muszę być w związku, ja muszę być w związku, nie trzymacie się kurczowo. Docenić siebie i znaleźć osobę, która was doceni. Zasługujecie na więcej, single. W pracy jest w miarę stabilnie, ci, którzy do pracy idą, jest praca pokazana, ale albo czujecie się niedocenieni, albo jakieś coś, co miało przyjść, nie przychodzi, coś, co się miało rozpocząć, nie rozpoczyna się, albo jesteście czymś zawiedzeni, ale praca jest. Skupić się na pracy, a nie na emocjach. Może nie być idealnie, ale jest pokazane, żeby się skupić na pracy. Natomiast nie dać się ograniczać, również nie ograniczać samych siebie. Czasami jest coś takiego, że my wmawiamy sobie, że nie damy rady, że do tego się nie dajemy, że nie wiem, że tego biznesu nie możemy otworzyć, że coś tam, cokolwiek. Wmawiamy sobie, że nie damy rady, a tymczasem tu jest pokazane, żeby się nie ograniczać i nie pozwolić komuś trzymać się w jakiejś klatce albo nie pozwolić komuś się ograniczać na terenie pracy, no to nie wiem. Takie buty. Dobra. Kochani, raczuliś. Kochani, człowiek bez planu do was idzie. Zamknąć to raz na zawsze i dać sobie spokój. Człowiek w ogóle nie planuje przyszłości z wami. W ogóle. Weźcie, przestańcie. Zwróćcie uwagę na to, że wy zasługujecie na miłość, zasługujecie na więcej. Zwróćcie uwagę na to, że być może wasze, przynajmniej do niektórych z was mówię, zaniżone poczucie własnej wartości i takie coś, że no a może ja tylko na to zasługuję, a co jak nic innego nie przyjdzie, powoduje, że przyjmujecie jakichś dziwnych ludzi do swojego życia. Kochani, człowiek bez planu, jeżeli wy jesteście razem, to nie ma planu na nic. I już mówię, co to może być. Ktoś kiśnie w jakimś związku klatkowym, i nie wie, gdzie ma dalej iść, bo na przykład nie ma pracy, nie ma tyle pieniędzy, nie może sobie pozwolić na odejście, albo w ogóle nawet nie wiedziałby, jak zacząć odchodzenie od tej osoby. Bez planu coś jest totalnie. Karta rada, no musisz pewien etap w swoim życiu zakończyć. Zakończ etap bycia zależnym od męża albo żony, od partnera. Zakończ etap jakiegoś związku, który jest dla ciebie klatką, gdzie jest, czujesz się ograniczony, ograniczona. Zakończ ten etap. To jest jedna wersja wydarzeń. Druga wersja wydarzeń, że to nie jest związek klatkowy, związek poważny. Może ktoś inny jest w klatce, siedzi z żoną, z mężem i do was nie przyjdzie, nie ma planu. Daj sobie z tym spokój. Inne znaki, jeżeli tego słuchają, to może być do was. Wy sobie macie dać spokój z rakiem, który ma żonę, męża i siedzi w klatce i nic wam nie proponuje. To też może być dla innych znaków, które słuchają przekazu dla raka. Kochani, bo te energie się mogą zamieniać. Co jeszcze? Nie musi być mężów, żon, nie musi być klatek, nie musi być takich rzeczy, ale jest dziwna sytuacja z dziwnym jakimś dochodzącym dziwadłem, w ogóle nie wiadomo co to jest, co nie ma wobec was żadnego planu. Jeżeli jesteście razem i próbujecie coś naprawiać, też nie ma planu, ogólnie nie ma żadnego planu. Budowania, naprawiania, bycia razem, przyszłości, jak to będzie, nic tu nie ma.
jeżeli chcecie być z tym człowiekiem i on deklaruje, że chce być z wami, no to wy musicie coś tutaj zacząć poważnie planować. Tu nie ma żadnego planu. A co jest? Jedna wielka stagnacja, klatka i no to w którą stronę? W prawo, w lewo? Ale to mam wyjść z tego, a mam zostać? A co mam zrobić? No to jak to? Ileż będziecie siedzieć w tej klatce? Miśki, dać sobie spokój. Rada dla was, wyjść, nie wyjść, tylko zakończyć ten cykl. Być może cykl karmiczny to jest. Jest to w każdym razie coś, co już dobiegło, nie wiem czy dobiegło końca, no bo jeszcze siedzicie w tej klatce, ale doszło do takiego momentu, kiedy po prostu albo w te, albo we w te. Albo kończymy te zabawy i idziemy w swoją drogę, albo kończymy te zabawy i idziemy razem, ale w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Bo to, co się tutaj pokazuje, to po prostu totalnie nie ma sensu. Jeżeli jesteście w dobrym związku, nie macie żadnych problemów, to próbujecie coś zaplanować i wam to w ogóle nie wychodzi. Jest pokazane, żeby się zastanowić nad podróżą zagraniczną. Nie wiem dlaczego, ale może myślicie o tym, jakby to zaplanować, żeby gdzieś wyjechać i wam to nie wychodzi. Podróż zagraniczna jest pokazana. Spróbujcie coś, co by miało wspólnego być może z lataniem, z jakimś tam samolotem albo z jakimś wyjazdem gdzieś. Musielibyście przekroczyć chyba morze jakieś. Na przykład tak jak ja z Irlandii, no to mogłabym polecieć do Europy albo do Ameryki. Ktoś z Ameryki, no to musiałby też przylecieć na przykład do Europy. A ktoś z Polski, no to nie wiem gdzie. Może gdzieś do Grecji albo na wyspę. Nie, dobra, nie znam mapy w ogóle, nie znam, gdzie się będę tutaj... Jezu. A żem paliła, a co jak tam, kurde, wcale nie, przecież tam można lądem pewnie dojechać. A może na wyspę grecką? O, to wtedy trzeba przekroczyć wodę. O, i się zrehabilitowałam i nie ma, kurde, obciachu, nie, miśki. Singlaczku, decyzja zostanie podjęta w czerwcu. Nie wiem jaka, ale obok tej decyzji jest pokazane uwolnienie lub otworzenie się na coś. Albo ktoś podejmuje decyzję w tym miesiącu, że, przepraszam, w tym tygodniu, nie w miesiącu, w tym tygodniu, że otwiera się i będzie już tu randkował i tak dalej. Albo was interesuje jakaś osoba, z którą jeszcze nie jesteście i ta osoba podejmuje decyzję, że się otworzy. Jest pokazane, że ktoś postanawia, że nie będzie się już blokował, nie, a być może was ktoś odblokuje albo wy ich. Okej, może być odblokowanie kogoś dosłownie gdzieś tam na telefonie, ale ktoś podejmuje decyzję o również odblokowaniu, otworzeniu się na. Nie boję się już, że mnie ktoś zrani, otwieram się na randkowanie. Jest pokazana taka energia w tym miesiącu. Miśki, dobra, okej, otwierajcie się. Ale pamiętajcie, że musicie uważać na manipulatorów, musicie uważać na wracaczy. Ja bym raczej wracacza nie brała, więc jeżeli to was ktoś odblokowuje, to weźcie się. Miśki, jak was ktoś zablokował lub wy ich, to był jakiś powód tej blokady. No, trochę dziecinada to jest inna sprawa, ale był też jakiś powód tej blokady, więc jeżeli był powód, no to może nie należy wracać do tego człowieka. Uważajcie na manipulatorów i uważajcie na ludzi, którzy naprawdę nie mają nic do zaoferowania konkretnego. Miśki, praca. W pracy jest pokazany brak porozumienia z jakąś wyższą instancją. Nie wiem, szefostwo, księgowy, prawnik, urzędnik, czy ogólnie urząd jakiś. Kto tam jeszcze? Ktoś, kto podejmuje jakieś decyzje na terenie pracy. Może są jakieś różne departamenty i wy nie możecie się z jakimś innym departamentem dogadać, czy coś takiego. Ale jest pokazany brak porozumienia. Jest pokazane również, że jest niebezpieczeństwo i na to musicie uważać szczególnie, że ktoś podejmie decyzję, albo będzie chciał podjąć decyzję przynajmniej, nie wiem czy podejmie, ale będzie chciał podjąć decyzję, która będzie strasznie taka nagła, szybka i... Nie wiem, czy przemyślana, ale taka pod wpływem jakiegoś impulsu, pod wpływem impulsu podjęcie decyzji, więc ja bym tu uważała. Zresztą też rada jest taka, żeby nie robić czegoś takiego. Słuchajcie, wy macie pokazane, że wy możecie coś zrobić bardzo impulsywnego, albo się możecie nie dogadać, zezłościć, pokłócić, a wasza rada pokazuje, żeby tego nie robić. Uważać na impulsywność i uważać na złość, kłótnie i reagowanie takie nagłe i pod wpływem emocji. Uważać na to. A wy pokazujecie, że właśnie dokładnie to byście mogli zrobić. Dlatego, no, bliźnięta, nie robić. Może być tak, że wy zareagujecie w jakiś niezbyt przyjemny sposób na
osobę, która, nie daj Boże, jest trochę wyżej niż wy. I wtedy, no to. No może to być nieprzyjemna sytuacja, no bo wam się nie opłaca, tak? Wiecie, o co chodzi. Musicie też troszeczkę kalkulować tutaj, jeżeli jesteście w tej pracy i chcecie zostać w tej pracy. Wiecie, o co chodzi. Koniec końców wy macie pokazane, że wy możecie się jakby odciąć od tej energii impulsywności lub kłótni lub nieporozumień i możecie podejmować dobre decyzje, ale musicie się mieć na baczności. To tylko tyle wam mówię. Mieć się na baczności, jeżeli chodzi o impulsywność i nieporozumienie i złość lub zazdrość i brak równowagi w sobie, chociażby nawet emocjonalnej. No to uważać, no to tyle tylko, nic więcej. Wiatrzku, misiaczku. 30 maja do 5 czerwca dla lwa. Okej. Kto się tak nudzi? Jest. Kochani, tu jest jakieś ukrywane cierpienie, ale nie wiem, czy u singli? Chyba u singli. Dobra, nie wiem u kogo, może u singli. Albo u ludzi w pracy. Jakieś ukrywane, ktoś ukrywa jakieś cierpienie. Ktoś nie, a nie musi być cierpienie, może wystarczy coś takiego, że ktoś nie może przeboleć jakiejś rzeczy z przeszłości. Tyle. Taką mam energię na ten tydzień dla was. Jeżeli chodzi o związkowców lub ludzi, którzy mają ludzi, w związkach poważnych nuda do tego stopnia, że ktoś zaczyna albo patrzeć na jakieś rozrywki w sensie, a tu się napiję, a tu se, nie wiem, coś tam wezmę, nie wiem, no nie wiem, co tam, jakieś rekreacyjne coś tam. Albo, a tu se napiszę do kogoś, a tu, o, to poderwę se go. Tak jakby ktoś już zaczynał, może jeszcze nie tyle robić, ale na pewno wymyślać, co by tu można było innego zrobić, bo mi się tak strasznie nudzi w tym związku. Tak to wygląda, miśki. Gdzieś u jakiegoś lwa. Jeżeli nie ma takiego czegoś, bo związek jest ok, to z jakiegoś powodu coś próbujecie wybrać i podjąć jakąś decyzję i być może jest tak, że ktoś coś proponuje, a drugie mówi potem ktoś proponuje coś innego, a tamto mówi i ciągle jest coś takiego, że ktoś coś proponuje, a jedno z was proponuje, a drugie mówi, nie wiem, a to, nie, to mi się nie chce, to mi się nie... Słuchajcie, może planujecie jakieś wczasy, może planujecie coś innego, ale ciągle, że nie, bo za dużo opcji, za dużo wymyślania i każdy chce co innego. Burdello jednym słowem. I przez to, że jest takie burdello i za dużo opcji i wymyślanie i bujanie w obłokach, a tego nie chcę, a może to chcę, a nie wiem, a tu mi się nudzi, a tu coś tam. Przez to tak to wygląda, że tu w ogóle nic nie ma. A karta rada jest taka, żeby zacząć działać, przestać siedzieć, bujać w obłokach, tylko zacząć działać i to już. I teraz tak, to jeżeli chodzi o związki takie bardziej powiedzmy okej. Okay. Jeżeli to nie jest związek ok, tylko jest to coś na odległość, przez internet, dochodzące, wracaczowe, dziwadło, to jest pokazane, że ktoś tak naprawdę, niestety, ma inne opcje. Być może lew ma inne opcje, być może oni mają inne opcje, a przynajmniej jedno z was, jeżeli nie oboje, ma inne opcje. A jak ma inne opcje, to oczywiście, że się nie decyduje na was, albo wy na nich się nie decydujecie. Dlatego, że jest za dużo opcji i cały czas ktoś tak, to ja mam swoje opcyjki, tu sobie trzymam, a to tu pójdę, to tam pójdę, zastanowię się, ale ty mi tu coś proponujesz poważnego? Wiesz co, nie wiem, bo patrz, ja tu mam opcyjek, ja to tak sobie lubię skakać z kwiatka na kwiatek. Taka energia tu jest pokazana, miszki, i na to się nic nie da poradzić. Jeżeli ktoś naprawdę kogoś chce, tej osoby, czy nie wiem, was ktoś chce lub wy ich, to widać. A jeżeli ktoś sobie tak skacze, lawiruje i tak, a nie wiem, nie wiem, no to ja się zastanawiam tylko, co wy tu jeszcze robicie. Nieważne, czy to wy jesteście lawirantem, czy to wasza osoba jest lawirantem. Co wy tu
jeszcze robicie? Jest moje pytanie do Was, Miszki. Dać sobie spokój. Albo zażądać konkretnego działania od osoby, albo Wy macie konkretnie zadziałać, zwłaszcza jeżeli Wy jesteście facetem. Słuchajcie, zdecydować się. Albo zażądać od osoby, żeby się zdecydowała. W sensie, słuchaj, chcesz coś tutaj, czy mi tylko dupę zawracasz? Aha, zawracasz. Wiesz co, to weź spadaj, cieciu, idź se zawracaj tam jakimś innym ludziom. Miszki, krótka piłka, weźcie, bądźcie kurna lwem. A jeżeli jesteście chłopakiem lwem i jesteście takim lawirantem, to ja nie wiem czego chcę, a tu se poskaczę, to weźcie się kurna ogarnijcie. Kurde, jaja trzeba mieć, do cholery jasnej, lwy. Nie wiem do kogo ja to mówię. Chyba mi, Jezu, Miszki, sorry. Chyba mi mignął jakiś, musiało mi to zostać w głowie, bo mi mignęło coś o jajach u lwa. Albo o braku tych jaj. Nie, żebym wnikała, co kto ma gdzie, bo mnie to, powiem szczerze, nie interesuje. No sorry, chłopaki. Ale wziąć i urosnąć sobie tutaj, no w sensie. Wiecie, jak to po angielsku się mówi? Grow a pair. No to sobie wygrołujcie, w sensie, żeby Wam coś tu urosło. Weźcie się, kurna, zdecydujcie. Albo Wy macie działać, ja to głównie mówię do chłopaków. Dziewczyny lwy mają zażądać konkretnego działania, albo dać sobie spokój z dziabdziaczem i iść po konkretnego człowieka. Znaleźć lub, być może już go znacie, skierować swoją uwagę w kierunku człowieka konkretnego. A nie dziabdziaństwo takie rozlazłe? Mógłby ten Merkury już się wyprostować, bo normalnie ja już nie mogę. Ja już normalnie mówić nie mogę. Jezu, Miszki, sorry. Singlaczek, milaczek. Wracacz, wraca. Tyle w temacie Miszki. Czy wraca na poważnie i tu będzie szczery i wszystko powie? Nie. Nie, kłamie. Lub Wy ich blokujecie i nie chcecie im powiedzieć prawdy. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że należałoby tutaj szczerze porozmawiać o tym, dlaczego ktoś kogoś bardzo zranił, albo w ogóle, że ktoś poczuł się zraniony. Należałoby to powiedzieć. Nawet mam pokazane. O, wraca, wracasz. O, cześć, cześć, w ogóle, co tutaj? I ktoś udaje, że nic mu to nie zrobiło, że wracacz kiedyś tam odszedł. A tymczasem trzeba powiedzieć, człowieku, czy ty wiesz, że ty mnie zraniłeś? Lub zraniłaś? Że ty zrobiłeś coś bardzo negatywnego, bardzo to jakoś tam przeżyłam. I czy sobie zdajesz sprawę z tego, że to twoje wracanie teraz to po prostu jest śmieszne? Jezu, Miszki, ja mówię cholera jasna do lwów, a ja się czuję, jakbym nie mówiła do lwów, tylko nie wiem do kogo. Co to w ogóle ma być? Lwy! Kurde! Nie pozwalać takie, na takie jakieś te dziwne wracaczowe dziabdziaństwa. Nie pozwalać, nie zgadzać się. Powiedzieć, że słuchaj człowieku, weź, że ty mi tu nawet nie wracaj, bo ty pamiętasz, co ty zrobiłeś albo zrobiłaś. Jeżeli nie ma wracacza, to nie wiem, co to jest, bo ja mam wracacza. Możliwe, że jakiś romantyczny roman. Możliwe, że jakiś romans na horyzoncie i jest tu jakieś kłamstwo, jest tu jakieś oszustwo. Uważajcie, uważajcie, bo tu może się to skończyć niestety dziesiątką mieczy. Może się skończyć, bo tu jest kłamstwo. To jest drugi przekaz dla singli. Kłamie po prostu. Przychodzi tylko po romans, po seks w sensie. Być może wracacz też tylko po seks przychodzi. W pracy dziwnie, bo ja mam jakąś bardzo dziecięcą energię, dziecięcą, niedojrzałą. Jest pokazane, że ktoś by Wam coś mógł zaproponować i Wy byście mogli, nie daj Boże, w sposób niedojrzały, tak na szybko chcieć coś tak, o dobra, to ja to robię szybko, rozpoczynam już. Nie, 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 nic z tych rzeczy, absolutnie nic takiego nie robić w tym tygodniu. Żadne rozpoczynam już, żadne nieprzemyślane i impulsywne decyzje. Absolutnie nie. Uważać, dlatego że to się może źle skończyć. To jest jedna wersja wydarzeń. Druga wersja wydarzeń, dziecko. Z powodu dziecka lub dzieci nie można iść do pracy czy coś takiego. Kochani, wy musicie, rada jest taka, że wy musicie zwrócić, jakby na szali, no nie na szali postawić, to głupio brzmi. Wy musicie się zastanowić, na ile wasze dziecko jest w stanie znieść tą rozłąkę, a na ile, a być może jest za małe. Bo jeżeli jest naprawdę tycie i będzie bardzo cierpieć, a wy nie musicie jeszcze iść do pracy, no to może można sobie dać jeszcze parę miesięcy. Ale jeżeli
dziecko jest już duże i to już jest przesada, że nie można dziecka dać do przedszkola czy tam, no do szkoły, no to nie mówię, ale do przedszkola. Słuchajcie, lęk separacyjny i to jest norma, jeżeli chodzi o dziecko i o matkę. I to trzeba przeżyć, w przeciwnym razie potem wyrastają takie jakieś gogusie mamie synki, czy jakieś tam mamie córeczki, czy coś takiego, które w ogóle nie potrafią kroku bez mamusi zrobić. Jeżeli to jest taki problem, że ktoś nie idzie do pracy, dlatego że się boi, że dziecko będzie cierpieć, jeżeli dziecko nie jest aż takie małe i jest to normalne, że dzieci w wieku lat na przykład 3 idą do przedszkola, czy nawet 2,5 niektóre, a niektóre jeszcze młodsze, ale to już jest przesada. Mi się wydaje, że roczne dziecko to nie musi być bez matki. Znaczy w sensie, że może być z matką jeszcze. Jeżeli to można sobie finansowo pozwolić, ja rozumiem, że są różne sytuacje, to ja tutaj no, nie mówię, no każdy ma inną sytuację. Ale kochani, czasami trzeba doprowadzić do kryzysu i dziecko niech przeżyje ten kryzys. To jest jeden z pierwszych kryzysów, żeby nie powiedzieć, że całkowicie pierwszy kryzys jakiś tam poczucia bezpieczeństwa. No nie ma mamy, nie ma mamy parę godzin, no co ja zrobię, no nie czuję się bezpiecznie. Ale dziecko się musi tego nauczyć, więc jeżeli nie jest aż takie tycie, tylko jest takie, że okej, że może iść do przedszkola, to załatwiamy przedszkole. W pracy natomiast uważać na impulsywne, niedojrzałe, dziecinne osoby, stażystów lub na jakieś dziwne propozycje, które się mogą źle dla Was skończyć. Nie wiem, czy bym... Ja powiem tak, jeżeli będą jakiekolwiek propozycje w pracy, to raczej bym dała sobie dużo czasu na przemyślenie i w tym tygodniu bym raczej nic nie rozpoczynała. Raczej. Bo jest pokazane, że trzeba uważać, żeby czegoś nie spieprzyć. No nie spieprzyć. Panienka. Nie wiem, jeśli dziwna energia w tym tygodniu. Ja nie wiem, co to jest. Pamiętajcie, jeżeli to nie są czytania dla Was, to nie bierzcie tego do siebie i tyle, ok? No. Panienko, co w tym tygodniu dla Was? Co w tym tygodniu dla Panny? Co to jest? Otwieranie się na coś. Na ludzi, na życie towarzyskie, na poznawanie ludzi. Single się otwierają na poznawanie ludzi, na nowych ludzi. Być może otwieranie się na coś. Kochani, jest część panien, które w tym tygodniu nie skupiają się za bardzo na pracy. No nie wiem, no coś, albo im coś nie idzie, albo się po prostu nie skupiają, a skupiają się na związku lub na miłości, a nie na pracy. Ale zaraz do tego przejdziemy, dobra. Kochani, jeżeli chodzi o związki stałe, mamy pokazane zachwianie stabilizacji lub... Szukacie innego domu, robicie remonty, przeprowadzki, cokolwiek ze zmianą domu lub zmianą w domu. Jest tu coś nie tak. Ktoś nie jest zadowolony. A jeżeli nie chodzi o zmiany domu, budynki i inne tam jakieś remonty i tak dalej, to chodzi o instytucje, na przykład małżeństwa lub rodziny. Jest pokazane, uważać. To jest to, co powiedziałam. Dobra, nie wiem do kogo to powiedziałam. Cholera, do raka czy do lwa? Widzicie, jak mi się to zlewa? To jest to, co powiedziałam tam jakoś tam przed chwilą, że ktoś może być w stałym związku, albo wy, albo jakaś osoba, którą znacie. No tam nie daj Boże wasz związkowiec, ale może wy znacie taką osobę, która jest w innym stałym związku. Ktoś może być w stałym związku, a jest rozmarzony zewnętrznie. A co by było, jakby gdzieś tam sprawdzić, czy tam trawa nie jest bardziej kurde zielona? A to jest po prostu jedna wielka głupota. Dlaczego? Dlatego, że to, o czym, nad czym jest ktoś rozmarzony, to jest albo nie, coś, co nie przyniosłoby w ogóle spełnienia marzeń, albo coś, co jest nierzeczywiste, albo coś, co jest nierealne, albo coś, co nie istnieje wręcz nawet. Dlatego nie sądzę, że to wy robicie, panny. Ja nie wiem, kto to robi. Gdzie to panny będą tak odlatywać? Co to w ogóle? Macie wodnika może? No to wodnik mógłby odlecieć, ale nie musi być. Kochani, co jeszcze Wam powiedzieć?
Więc albo to jest wasz stały związek, lub wy macie konszachty z jakimś innym człowiekiem, który ma stały związek. I jest pokazane, że ktoś ani tu w tym związku nie siedzi, ani nie robi nic innego, tak sobie troszeczkę buja w obłokach i tak naprawdę ani tu nie jest dobrze, ani gdzie indziej nie jest dobrze. W ogóle to nie ma sensu, dlatego też rada to jest taka, wejrzyj się, czeku, zdecyduj. Albo to, albo kurde, co innego. Albo wy macie zażądać decyzji od jakiegoś człowieka, który was tak traktuje. Jeżeli nie ma trójkątów, nie ma małżeństw, a jest dziwny, podejrzany związek, obawę mam, że w tym tygodniu, a w ogóle nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek w przyszłości, żadne obietnice, ani małżeńskie, ani związkowe, ani poważne, nie zostaną tutaj wam przedstawione. Tak jakby ktoś być może nie chciał mieć stałego związku. Być może dlatego, że albo jeszcze marzy o kimś innym z przeszłości, albo dlatego, że, i tu jest problem, wy nie jesteście spełnieniem swoich marzeń. Wy do siebie nie pasujecie, żeby stworzyć stabilizację. I dlatego wtedy karta podejmij już decyzję, bo już najwyższa pora, mogłaby mówić o tym, żeby se dać z tym spokój. Zastanówcie się, czy to nie jest niemożliwe marzenie? Czy to nie jest farsa jakaś? Czy to nie jest jakaś iluzja? Pomyślcie o tym, Miśki. Jezu, słuchajcie, ja chyba od następnego Merkurego ja przestanę nagrywać Merkurego. Będę se robić po prostu parę tygodni przerwy od nagrywania. Ja nie mogę mówić. I mnie to złości. Ja mam taką wadę, że jak mam frustrację, to zamiast se z tym poradzić, to ja się wkurzam. No na ogół na siebie, no niestety. Ale ja tak mam. Miśki, dobra. Singlaczek, milaczek. Albo się rzeczywiście otwiera na jakieś poznawanie nowych ludzi i dojrzał do tego, żeby wyjść do ludzi. Możliwe, że jakaś starsza przyjaciółka lub osoba ustatkowana będzie próbowała swatać singlaczka z kimś, albo singlaczek się skupia na swoim dziecku, jeżeli dziecko posiada. Ewentualnie umawia się gdzieś z matką. Matka, dziecko. Tutaj mamy takie coś pokazane. Umawianie się, spotkania jest pokazane jak najbardziej. Umawia się, spotykaj. Albo jakaś stara. Jezu, nie stara. Boże, widzicie? Widzicie, co się dzieje? Ja pierniczę. Nie stara. Dojrzała przyjaciółka, może być starsza, ale nie musi, ale dojrzała, taka, co ma stabilną sytuację. Jezu, baba się obrazi, że ja powiedziałam, że ona jest stara. No nie musi być w ogóle stara. W ogóle nie musi. Po prostu jest jakaś w jakiejś takiej relacji poważnej i wy macie taką koleżankę. Ona was może próbować z kimś umówić. O. Ogólnie jest pokazane, tak ogólnie, już abstrahując od tego, co nawet nie umiem mówić, nie umiem tego powiedzieć. Rozwój, kreatywność, pozytywne podejście do życia. I okej, jestem gotowa na poznawanie nowych ludzi lub na związek i komunikację. Komunikacja. Ale jeżeli tu jest jedno ostrzeżenie, jeżeli wy gustujecie w kobietach, to jest niebezpieczeństwo, że kobieta, która się w waszym życiu pokaże, mogłaby już mieć poważny związek, albo ma dzieci. Nie wiem, na ile wy chcecie mieć kobietę, która ma dzieci. No, to tam niektórym przeszkadza, niektórym nie. Natomiast ogólnie wy macie dobrą energię, tak jakby był jakiś rozwój i otwieranie się na i poznawanie jakichś ludzi, komunikacja i jest pokazane, żeby tak, żeby rozpocząć nowy etap. Jak najbardziej. Chcecie się z kimś umówić, ktoś wam coś proponuje? Tak, umawiajcie się. Pracy dziwnie, tak jak powiedziałam, być może wyjedziecie na urlop. Albo macie, właśnie, burdel w pracy tuż przed urlopem, bo trzeba tyle rzeczy zrobić i w ogóle nie wiadomo, kiedy to zrobić. I burdelno. Ale radość związana z urlopem wam to rekompensuje. O, proszę, jaka piękna ta, no. Bajeczka. Dobra, nie musicie jechać na żaden urlop, ale jest pokazane, że możecie być cholernie przemęczeni. Jest pokazane, że macie pomoc w pracy, niektórzy z was. Jest pokazane, że jesteście z pracy ogólnie zadowoleni, bo macie dwójkę kielichów. Niektórzy się skupiają na związku, nie na pracy, dlatego, ale to powiedziałam już wcześniej. Ogólne zadowolenie jest, ale albo idzie za wolno, albo macie jakieś problemy z jakimś urzędem czy z jakimiś papierami. Albo macie cholerny nawał pracy
i wydaje się wam, że ciągle coś dochodzi, a wy cały czas nie możecie sobie z tym dać rady. Nie możecie, w sensie, że nie widzicie progresu. Robicie, 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 robicie i cały czas jest tego pełno i cały czas nie widzicie, żeby ubywało. To jest na takiej zasadzie. Rada? Odpocząć. Za dużo chyba bierzecie na siebie. Odpocząć, odpoczynek i medytacja, i spokój, podejście ze spokojem jest zalecane w tym tygodniu. Niektórzy w ogóle się nie skupiają na pracy ani na studiach, jeżeli ktoś jest na studiach. A to chyba byście mieli egzaminy teraz, jakbyście byli na studiach. No to się skupcie, bo tu jest pokazane, że ktoś się w ogóle nie uczy, tylko z kochasiem siedzi. Miśki. No. Nie robić jaj. Wziąć najpierw, zdać egzaminy, a potem się umawiać z kochasiem. Albo z kochaśką. Ja pierdzielę. Słuchajcie, weźcie mnie, nie zlinczujcie po tej tygodniówce. No nic. Wagusiu, wagusiu. 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 Takich dziwnych kart tygodniowych dla chyba wszystkich znaków to ja dawno nie miałam. Dlatego tak jak mówię, ja nie wiem, co to jest za energia. I ja nawet nie wiem, co ja gadam do was. Jeżeli chodzi o związki, mamy pokazane, że albo w stałym związku ktoś manipuluje strasznie, nie daje tego, na co druga osoba zasługuje. Być może ktoś nawet nie wie, czy jeszcze kocha, ale ma karmiczną relację. Jest pokazane, żeby się zastanowić nad tym. Dlatego, że tu nie ma jakiejś prawdy. Nie widzicie wy prawdy, albo wy nie mówicie prawdy. A jest pokazane, że może należałoby się nad tym zastanowić, co dalej. Nie ma pomysłu na razie, co dalej. I jest pokazane, że ktoś czeka, aż los sam rozwiąże sprawę. Czyli nie będę odchodzić od żony, albo od męża. Poczekam, aż samo się tutaj coś rozwiąże, może on, ona pozna kogoś i mnie zostawi i nie będę musiała, czy musiał brać tego na siebie, że odchodzę. Ale szczęśliwy, czy szczęśliwa, to ja tu nie jestem. To jest na takiej zasadzie. Tak jakby ktoś na los czekał. Los to sam rozwiąże. Kochani, nie. Wziąć sprawy w swoje ręce. Zresztą pod spodem talii wy macie taką kartę na ten tydzień pokazaną. Ojciec, mąż lub osoba spod znaku barana lub branie spraw w swoje ręce, przejmowanie kontroli nad sytuacją. Ci, co są w związkach, w relacjach, w ogóle nie przejmują żadnej kontroli nad tą sytuacją, czekają na zbawienie. Niektórzy nie są w poważnej relacji, tylko są w dziwnej relacji, gdzie ktoś w ogóle nic im nie proponuje, nic, zero. Ale poczekajmy, może się to zmieni. No tak, no minęło już tyle miesięcy, on się we mnie nadal nie zakochał i nie proponuje mi nic i w ogóle nie pokazał, że chce coś poważnego, ale przecież może można mu dać jeszcze trochę więcej czasu. No tak, no nie zakochał się przez pół roku czy przez rok, ale może kolejny rok pomoże mu się we mnie zakochać. Kurde! Ja tego nie widzę. No ale okej. Niektórzy z was mają karmę z tym człowiekiem. I dlatego się tak strasznie tego trzymacie. Niektórzy się trzymają tego związku z powodu pieniędzy. No i tyle. Ale możliwe. Dobra, jeżeli to jest dobry związek, to ja nie wiem. Bo jest jakaś niedojrzałość czyjaś? Niedojrzałość w wydawaniu pieniędzy. I ktoś to ukrywa. Być może, być może. Jest pokazana jakaś niedojrzałość, jest pokazane rozczarowanie i niezadowolenie. Może nie z siebie nawzajem, może coś innego macie. I ktoś jest jakiś niezadowolony. Niedojrzałość, niezadowolenie, rozczarowanie w związkach lub w relacjach. Jest jeszcze jeden, kochani, przekaz. I to może dotyczyć wracacza albo jakiejś osoby niestabilnej. Czyli nie wiem, czy jesteście razem tak strasznie poważnie, czy nie. Ale jest pokazane, że ktoś może uważać, błędnie, no niestety, błędnie uważać, że jakieś, niestety obiektywnie, główienko w złotym papierku to jest
przeznaczenie i coś, co jest im zesłane gdzieś tam z góry, a jest to główienko w złotym papierku. To jest strasznie dziwne, bo to jest takie pomieszane, to jest pokazane, weź, ty otwórz oczy, zobacz prawdę. Zobacz prawdę, tu jest fałsz pokazany, uważaj na fałsz. Jest pokazany fałsz jakiś, jest pokazane, że jeżeli to jest wracacz, to w ogóle zablokować, ani nie gadać z tym. A tymczasem wy, wagi, pokazujecie, że moglibyście uważać, że coś, co nie ma żadnego sensu i nic wam jeszcze nie dało tak naprawdę do tej pory, to jest przeznaczenie. No to nie wiem. To przemyśleć to jeszcze, dobra? A jeżeli ktoś jest w stałym związku, który jest, no tam jakiś okej, to jest pokazane, że ktoś może jeszcze oszukiwać i myśleć o kimś innym, bo jest pokazany lawirant emocjonalny. Ktoś, kto gdzieś tam tak się zakochuje, tu się zakocha, tam się zakocha, a na przykład siedzi w stałym związku. No to w ogóle jest bez sensu. Po prostu uważajcie na takich ludzi. Singlaczek, milaczek pokazuje, że jeszcze cierpi albo ktoś po was cierpi. Jest pokazana karta jakiejś przeszłości, po której ktoś jeszcze nie wyleczył się do końca, z której się nie wyleczył. Ale jednocześnie w tym tygodniu widzicie wyjście z sytuacji. Tak jakbyście się uwalniali z energii cierpienia. No. Karta rada. Spokój. Zachowaj spokój. Lecz się. Lecz się, zachowaj spokój, nie rób nic, dopóki się z tego nie wyleczysz. Ale wy pokazujecie bardzo taką dobrą energię leczenia się z jakiejś przeszłości. Nie ma tutaj na razie żadnych nowości, no bo zaraz single zapytają, a co nowego, co nowego? Może wracacz do was przyjdzie. No i to jest możliwe. Ja mówiłam przed chwilą o wracaczu. Ale dla ludzi, którzy nie mają żadnego ludzia, żadnego wracacza, ja nie mam tu nowości. Mam pokazane otwieranie się, wychodzenie z klatki, i leczenie się z jakiejś przeszłości, cokolwiek to było, leczenie emocjonalne. Jest pokazane, no to się lecz z tego, czy tam z czegoś. I dopiero jak to już będzie zamknięty rozdział w waszym życiu, dopiero wtedy decydować się na nowe związki. W pracy jest pokazana jakaś osoba, kurde, ja pierniczę, histeryczna, niezadowolona, rozczarowana. Ja nie wiem, co on, ona od was chce. To może być facet. Ja nie wiem, co ta osoba od was chce. Chyba, że wy się tak zachowujecie. Ale raczej bym powiedziała, że to jest jakaś osoba. Może mieć nie najgorsze stanowisko, ale przede wszystkim ta osoba chyba myśli, że ma z wami emocjonalną więź. Nie wiem, czy ma, ale tak myśli, że ma z wami jakąś więź, że wy się tak rozumiecie, taka przyjaźń, takie coś tam, coś tam. A ta osoba to jest... Tu jest jakaś histeria pokazana, jakieś takie manipulacje emocjonalne i robienie z siebie ofiary. O, ktoś robi z siebie ofiarę na terenie pracy. Jeżeli wy tego nie robicie, a błagam, nie róbcie, to ktoś może próbować wami manipulować i robi z siebie ofiarę. A mi jest tak ciężko, a pomóż mi, a zrób to za mnie, a no siedzę w tej pracy, a chciałabym już pójść do domu, to może ty skończ tu za mnie, a ja pójdę. A to jest manipulacja jakaś. Słuchajcie, jeżeli macie taką sytuację, porozumieć się z tą osobą, w sensie dojść do porozumienia i na przykład powiedzieć, dobrze, jeżeli tobie jest dzisiaj ciężko, to ja ci w tym pomogę, zrobię to za ciebie, ale ty będziesz musiała czy musiał pomóc mi na przykład za parę dni czy tam za tydzień, że w sensie, że się umawiamy, ja dzisiaj zrobię tą pracę za ciebie, a ty odrobisz to na przykład za tydzień, czy coś takiego. To musi być umowa jakaś, bo praca to nie jest, kurde, miejsce na jakieś nie wiadomo jakie tam emocjonalne, dziwne rzeczy. Ale jest jeszcze druga rzecz. Jeżeli to nie są takie dziwne osoby, tylko wy macie pokazane, że coś przeżywacie z życia osobistego i dlatego w pracy wam jest trochę trudniej, to jest pokazane, że musicie naprawdę, tak jak to no, waga potrafi, znaleźć tą równowagę pomiędzy życiem prywatnym i życiem, zawodowym. Może jakiś wasz partner czy partnerka jest niezadowolony, że wy tyle pracujecie, może to o to chodzi. Ale jest pokazane, że wy musicie znaleźć równowagę i dogadać się, porozumieć, dogadać, ale to musi być rozsądnie zrobione, bez jakichś nadmiernych emocji, bez manipulacji, tylko w taki sposób, że okej, to porozmawiajmy, to czego ty oczekujesz? Okej, mogę ci to dać, mogę ci tu pomóc, ale pamiętaj, że jak ja będę potrzebowała pomocy czy coś takiego, to ty mi też
pomożesz. I kochani, nie zrozumcie mnie źle, ja nie mówię nie pomagaj ludziom, tylko żądaj tutaj, żeby się rewanżować. Ja nie mówię, żeby w taki sposób funkcjonować w życiu. Ja tylko mówię, że ponieważ ta osoba wygląda na manipulacyjną i histeryczną, to z taką osobą się nie gada, że o tak, tak, ja ci pomogę, bo ta osoba będzie was wykorzystywać. Gdyby to była taka zwykła prośba o pomoc, to ja bym powiedziała, no to trzeba pomóc osobie. Nieraz są takie karty, że ja mówię, słuchajcie, musicie komuś pomóc albo poprosić kogoś o pomoc. A tu jest pokazane, że ktoś ewidentnie wykorzystuje jakieś, być może waszą więź emocjonalną czy coś takiego, żeby coś dla nich zrobić, czy za nich co zrobić, jakieś takie dziwne. Dlatego powiedziałam, że tutaj trzeba się dogadać, okej, dobra, to dzisiaj ja ci pomogę, jutro ty pomożesz mi, żeby ta osoba wiedziała, że to nie jest tak, że oni se mogą tak w każdej chwili przychodzić i was wykorzystywać. No o to mi chodziło. No nic. Strasznie dziwne. Słuchajcie, ja nie cierpię, i wy wiecie, robić kart wtedy, kiedy mnie się wydaje, że ja mówię w ogóle do nikogo. A ja mam takie wrażenie właśnie, że w ogóle do nikogo to są przekazy. Nie lubię. Waga była skorpion. Skorpionu, skorpionu. Kochani, gdzieś jakiś skorpion czeka na czyjś powrót, albo ktoś czeka na wasz powrót. Nie ma tego powrotu. I jest pokazane, żeby zamknąć już przeszłość. Tyle. Albo czekacie na jakieś sprawy, na wyjaśnienie jakichś spraw związanych z dziećmi. I to się w tym tygodniu może nie rozwiązać. Jest być może się pokłóciliście z jakimiś dziećmi, a może z jakimiś przyjaciółmi, bo to też przyjaźnie wychodzą w tej karcie. Może się pokłóciliście. Czekacie na jakieś pojednanie, czy na powrót tej osoby, czy na pojednanie, na coś takiego. I jest pokazane, czekamy, czekamy, czekamy. Nie dzieje się to w tym tygodniu. Karta rada. Albo odciąć się już od tej przeszłości i nie należy już na to czekać, albo przeprosić, pogodzić się, wybaczyć. Słuchajcie, jest to taki mini przekaz bratnioduszowy. Ja nie lubię dawać takich przekazów, dlatego że to potem wszyscy myślą, że to jest dla nich i będą wybaczać jakimś kurde lovelasom, a to nie o to chodzi. Bo tutaj głównie bym powiedziała, że czekamy na coś, co się nie dzieje w tym tygodniu i trzeba się od tego odciąć, zostawić to za plecami, ale jeżeli ktoś ma rzeczywiście autentyczną bratnią duszę czy coś takiego, to czasami jak się wybaczy, to wtedy się energia trochę zmienia i wtedy można, te karty by się nam odwróciły wtedy, by było, że może tu jakieś pojednanie będzie. Jest pokazane, że możecie mieć do czynienia albo z dzieckiem, albo z jakimiś osobami cholernie niedojrzałymi w tym tygodniu. To macie pod spodem talii. Niedojrzałość lub sprawy związane z dziećmi. Nie rozwiązuje się ta sprawa w tym tygodniu, albo ktoś na coś czeka i to nie przychodzi w tym tygodniu, jeżeli chodzi o związki. Wy możecie czekać, że dziecko przyjedzie, a dziecko zadzwoni w ostatniej chwili i powie, nie mogę przyjechać w tym tygodniu, przyjadę w następnym. Może być tak. Albo czekacie na czyjś powrót, albo czekacie na pojednanie lub pogodzenie się z mężem, żoną, partnerem, partnerką. Nie możecie się ciągle tu pogodzić. Jest pokazane, tu potrzeba zostawić przeszłość za plecami i wybaczyć sobie, sobie i innym. Sobie nawzajem chciałam powiedzieć, ale wybaczyć sobie też, sobie i innym ludziom. I to jest dla was rada na tą dziwną sytuację. I to nie musi być tylko w związku. To może chodzić o dzieci, o rodzinę lub o przyjaciół, pamiętajcie. Jeżeli chodzi o singli, ja pierniczę. Z poczucia samotności ktoś mógłby do kogoś wrócić. Niekoniecznie, znaczy właśnie, to zależy jaką macie płeć i kto was interesuje. Jest pokazane, że kobieta mogłaby chcieć do kogoś wrócić. O, to tak powiem. Jeżeli jest dwóch chłopaków, no to nie wiem, który z was. Ale mamy pokazane dwie energie. Po pierwsze, dziwny wracacz, który tylko dlatego, że jest samotny, to próbuje wracać. Mało tego, jest pokazane, że jakaś kobieta mogłaby próbować manipulować drugą stroną za pomocą seksu.
Totalnie bez sensu. To jest pokazane, że to jest totalnie bez sensu. Tu ktoś w ogóle nie chce z kimś być, ale ktoś się czuje osamotniony i seksem będzie tu manipulował, a wróć do mnie, wróć do mnie. No co to przyjdzie, tam zrobi rzeczy, pójdzie i nie wróci. No to na co to komu? Kochani, zakończyć to raz na zawsze, dać sobie spokój. Absolutnie to zakończyć i dać sobie spokój. W ogóle nie wracać do tego, w ogóle tego nie robić. Nie wracać, nie pisać, nie zagadywać, nie przyjmować, jak to przylezie. Nic, w ogóle nic, nic, nic. Zakończyć to, niech to umrze już w końcu na zawsze. Ale ja jestem samotna, samotny. Ale ta osoba jest taka biedna, samotna. Ale to jak to tak zostawić w cholerę i już nie wracać. Chcecie mieć nowe, lepsze? To trzeba zostawić i już absolutnie do tego nie wracać. Jeżeli jesteście singlem, który nie ma nic i w ogóle nie wie, o czym ja teraz mówię, to, co wy macie zostawić i do tego nie wracać, dotyczy waszej jakiejś wewnętrznej emocjonalności lub cech charakteru być może. Jest pokazana frustracja, złość, agresja, zazdrość lub niestałość i poczucie osamotnienia, ale również niestałość. Nie wiem co, nie wiem. Być może ktoś nawet w ogóle nie wie, czy chce być w związku. Więc jeżeli nie macie żadnych innych ludzi, wy musicie zajrzeć w głąb. Nie zajrzeliście. Siebie, w głąb siebie. Nie zajrzeliście. Trzeba jakiś etap zakończyć. Trzeba zakończyć też jakieś, nie wiem czy to jest, to nawet nie jest użalanie się nad sobą. To nawet nie jest użalanie się. To jest raczej takie złość spowodowana tym, że cały czas jestem sama. A to pójdę i kogoś tam gdzieś, nie wiem, skuszę do seksu. I co? I co to da? Ja się pytam. Nic. To jest, słuchajcie, wiecie jaka to jest energia? Ja nie mówię, skorpiony, że wy to robicie. Ale to jest energia typu, że kobieta jest tak już zgorzkniała i tak niezadowolona, że nie ma faceta, że polezie i zrobi tak, żeby czyjś mąż się z nią przespał, bo ona się wtedy poczuje lepiej. Ja nie mówię, kochani, w ogóle, że to jest dla wszystkich skorpionów i że to w ogóle jest dla skorpionów. Może to jest jakaś dziwna baba, którą wy znacie. To może być też jakaś wasza koleżanka, to co się tutaj pokazuje, która próbuje was ciągnąć gdzieś za sobą, a jest jakaś zgorzkniała i taka... Nie... Ja bym powiedziała, że ta osoba, która tu jest pokazana, nie ma zbyt dobrego podejścia do związków, do seksu i do miłości. Co oznaczać by mogło, że może przyciągać niezbyt korzystne dla siebie sytuacje związkowe. No to tylko tyle. Ja bym tutaj nic nie robiła w kierunku żadnych ludzi, jeżeli chodzi o seksy i o wracania dla skorpiona. Nie robiłabym nic, jeżeli chodzi o takie rzeczy w tym tygodniu. Miśki w pracy, Jezu, co, romansowanie w pracy, co to? Widzicie i co to jest? Możliwe, że gdzieś jedziecie i nie będziecie siedzieć w pracy i będziecie sobie sprawiać przyjemności. Ale jest jeszcze jedno ostrzeżenie. W tym tygodniu macie coś zakończyć albo chcielibyście coś zakończyć, a jest pokazane, że ktoś, albo wy, albo jakaś osoba, która z wami pracuje, zamiast zakończyć ten jakiś projekt czy coś tam, to się relaksuje. Relaksuje się być może jakimś urlopikiem, albo się relaksuje tam gdzieś na jakiejś imprezie, albo nie wiem, się relaksuje, siedzi w pracy i zamiast się skupić na pracy, to nie wiem, ogląda seriale czy coś takiego. Słuchajcie, no ten relaks jest fajny, tylko że dlaczego tu jest coś nieskończone cały czas? Uważajcie, żeby sobie nie zostawić za dużo nieskończonych rzeczy przed urlopem, jeżeli ktoś się na urlop w czerwcu na przykład wybiera. Więc w tym tygodniu jest pokazane, że wy jesteście ogólnie zrelaksowani i zadowoleni, ale macie coś niezakończone. Chyba że będziecie zadowoleni w tym tygodniu, bo się dowiecie, że nie musicie czegoś kończyć. To znaczy dostaniecie przedłużenie terminu na przykład. Ktoś wam powie, a dobra, to masz dodatkowe 2 tygodnie i wy się wtedy będziecie relaksować. A spoko, to mam dużo czasu. Być może to jest takie coś. Kochani, nie robić nic na siłę, to okej, no bo na siłę to możecie zrobić byle co. Ale jest pokazane, żeby uważać na lenistwo, nie robić nagłych rzeczy, nie robić na siłę, nie robić, nie forsować, nie męczyć się za bardzo. W sensie, żeby jeżeli nie czujecie, nie macie tej pasji i tej motywacji do działania, to być może należałoby rzeczywiście troszeczkę przynajmniej odpocząć, żeby potem można było być bardziej wydajnym. Więc uważaj, bo tu ta wydajność jest zmniejszona w tym tygodniu. Ale uważać na nagłe decyzje i na takie pochopne działanie w sobie lub w innych ludziach, ale uważać. Uważać też na, muszę to powiedzieć, romansowanie w pracy.
Ja mam pokazane, żeby nie romansować. Wy może byście chcieli. Ale ja mam pokazane, nie idź do łóżka z tym człowiekiem z pracy. Nie rób tego. Poczekaj, poznajcie się lepiej. Zobaczysz, o co mu lub jej chodzi. Ale miśki, po co ja to daję? Jezus Maria, i tak zrobicie, co będziecie chcieli, nie? Ale ja wam muszę powiedzieć, jakie mam karty. Inna sprawa, że te karty są tak dziwne w tym tygodniu, że ja naprawdę nie wiem. Szczelczyku! Szczelczyku. Brak równego dawania i brania jest pokazany. Brak równego dawania i brania. Lub brak zwrotu lub spłaty. Jedno daje, inwestuje, drugie... No to daj, daj, daj. Ale coś ode mnie chcesz? Nie, nie chcę mi się. No. To tyle. Kurde. Miśki, jeżeli wy macie naprawdę dobry związek, to coś wam nie wychodzi. Nie wiem co. Może próbujecie zaś w ciąży i coś wam nie wychodzi. Jest pokazane, że musicie iść po jakąś diagnozę. Musicie się zgłosić do jakiejś osoby, która ma wiedzę na ten temat. No dobra, nie będę mówić, gdzie macie iść, żaden bościu. No pójdziecie tam, gdzie będziecie chcieli. Ale może coś innego. Coś, co się wam nie udało. Nie udało lub nie udaje. A wy pokazujecie, że cały czas czekacie. Tak jakby już się nie udało, a wy cały czas czekacie, czekacie i nie robicie z tym nic. Niestety, może się to wiązać również ze związkiem, czyli nie ze sprawą, którą wy razem robicie, czy tam na coś tam czekacie, żeby się udało, tylko z waszym związkiem, z waszą relacją to się może wiązać. A wtedy już gorzej, bo jest jakieś fiasko i jakaś przegrana, brak kompromisu, brak dogadania się, ale to poczekamy, a dajmy sobie jeszcze tydzień. Nie. Podjąć decyzję, porozmawiać. Najpierw porozmawiać, potem podjąć decyzję. Albo w te, albo we w te. Albo robimy to, albo... Słuchajcie, to są takie sytuacje, kiedy ktoś ewidentnie widzi, że coś nie działa i że coś jest bez sensu. I zamiast pójść i porozmawiać i podjąć decyzję, albo idziemy na terapię, albo się rozstajemy, albo, nie wiem, robimy jakąś separację, albo nie wiem co. Jedziemy gdzieś razem na wycieczkę, żeby jakoś się zbliżyć do siebie. Cokolwiek, ale albo coś z tym robimy, albo się rozstajemy. A tu jest pokazane, że zamiast tak zrobić właśnie, żeby zamiast działać w kierunku zrobienia czegoś, to ktoś, a to poczekam, a to zobaczę. Zobaczę jeszcze ten tydzień, jak to pójdzie. Jeżeli to jest stały, poważny związek, no to, miśki, tak jak mówię, usiąść razem i zastanowić się, co dalej. Ja wam nie będę mówić, rozejdźcie się i rozstańcie, bo to nie będzie dla każdego strzelca prawda. Dla niektórych wy musicie po prostu porozmawiać. Jest pokazane, że niektórzy powinni na szali położyć za i przeciw, jeżeli chodzi o ten związek. Napisać na kartce, co ja z tego mam, czego nie mam, a chcę mieć, a co mam, ale nie jest to dla mnie dobre. I zobaczyć, co przeważa, czy za, czy przeciw. Zrobić taki rachunek, tak jakby. Jest też pokazane, że jakieś problemy w tej relacji wynikają z waszej karmy. I musicie mieć, a to wy wiecie takie rzeczy, musicie mieć to na uwadze, że to są jakieś karmiczne sytuacje, które się tutaj dzieją. Natomiast tak czy inaczej, wy musicie popatrzeć trzeźwo na tą sytuację, usiąść we dwójkę, porozmawiać i zobaczyć, co wy chcecie zrobić i co oni są w stanie zrobić, co chcą i co są w stanie zrobić. Bo takie bierne czekanie z tą siódemką monet, to ja nie wiem, no nie wiem na co. Chyba że ktoś po prostu na coś czeka w tym tygodniu, na kogoś. Ktoś gdzieś wyjechał, o nie macie, o czekam na ciebie cały tydzień. Tylko, że nie wydaje mi się, żeby to o to chodziło, bo ja mam pokazane, nie, 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 nie. Zamiast czekać, to ty weź podejmij decyzję, porozmawiajcie, zrób za i przeciw, podejmijcie jakąś decyzję. Jeżeli wy macie konszachty z kimś, ale nie jesteście razem w stałym związku, to jest pokazane, że mimo, że to już od dawna nie działa i nigdy nie działało, to cały czas ktoś czeka, a może tym razem zadziała.
należy podjąć decyzję. I nie będę Wam mówić, jaką Wy sami decyzję podejmiecie. Jeżeli Wy podejmiecie decyzję, żeby próbować dalej, to weźcie, błagam, upewnijcie się, że ta druga strona też chce działać i inwestować w tą relację, bo jeżeli ta druga osoba powie, a to daj mi jeszcze trochę czasu, a ja potrzebuję czasu, a ja nie wiem, ja nie jestem pewien, albo nie jestem pewna, to weźcie sobie, dajcie spokój z tym. Naprawdę. Czasami, jak sobie człowiek daje spokój z czymś, co jest takim dziabdziaństwem, to dziabdziaństwo nagle otwiera oczy i pokazuje, nie mogę żyć bez szczelczyka, muszę się zmienić. No to może to zadziała, jak sobie dacie spokój. Ale czekanie na pewno nie zadziała w tym przypadku. Bierne czekanie, nie wiadomo na jakie zbawienie. No. Kochani, w przypadku singli mamy pokazane w tym tygodniu jakieś rozdroże, które przestaje być rozdrożem. Ktoś wybiera albo wybrał. I wy się czegoś tu albo dowiedzieliście, albo dowiadujecie w tym tygodniu. Jest pokazane, o, to ja już wiem. I albo wy wiecie, co macie wybrać, albo wy się dowiadujecie, że ktoś wybrał. No ale wy niby macie nie mieć osoby, więc jest pokazane, że ktoś zaczyna widzieć swoją sytuację obiektywnie i zaczyna podejmować jakieś decyzje. I to jest ciekawie pokazane, dlatego że niby wyjście z rozdroża jest dobre, bo a prawo, w lewo, w prawo, a dobra, to wybieram. No to okej. Niby karta sądu ostatecznego jest dobra, bo pokazuje nam, że wy rozsądnie oceniacie sytuację i podejmujecie jakieś ostateczne decyzje, ale karta rada mówi nam, żeby może niekoniecznie jakoś podejmować jakiekolwiek działania w tym tygodniu. Czyli wy możecie sobie podjąć decyzję, wy możecie wiedzieć, co chcecie zrobić dalej, ale nie jest pokazane, żebyście już w tym tygodniu podjęli działania. Czyli wymyślić, co robimy, tak, ale robić to już w tym tygodniu, to jeszcze nie. Czyli tak jakbyście sobie mieli dać troszeczkę czasu pomiędzy podjęciem decyzji, a wprowadzeniem jej w życie. To tyle. A jeżeli to nie jest taka sprawa, tylko jest to sprawa wracacza, to wracacz przychodzi po kolejną szansę. Rada jest taka, żeby tej szansy nie dawać, dlatego że nic dalej nie ma do zaproponowania ten człowiek. Tyle w temacie miśki w pracy. Albo nie będziecie w tym tygodniu, bo jedziecie w ciepłe kraje. Ale czemu ktoś jest niezadowolony? O co to chodzi? A pojedziecie na ten urlop i w pracy będą płakać, bo nie będą sobie mogli bez Was poradzić. O, takie coś. Nie będą sobie mogli bez Was poradzić. Mówię Wam, no. To przygotujcie się, że będzie, a co Wy tam robicie? Wracajcie, szczelczyku. No, pewnie tak do Was nie mówią w pracy, szczelczyku, ale dobra. Więc niektórzy rzeczywiście do pracy nie idą, bo mają urlop, ale w pracy sobie bez Was nie potrafią poradzić. Wy się macie tym w ogóle nie przejmować. Wy macie urlop. Ja wiem, jeżeli Wy jesteście bardzo wielką szyszką lub gdzieś tam jest to Wasza firma, to jakiś nadzór należy mieć. Pewnie, że odbierzcie czasami telefon nawet w trakcie urlopu, jeżeli od Was tu coś zależy, ale jeżeli jesteście pracownikiem, który ma jakieś swoje tam obowiązki i ktoś Was ma zastępować, jak Was nie ma, to Wy nie macie obowiązku odbierać telefonu, no chyba, że to jest jakaś korporacja i musicie, no to... Ale ogólnie jest pokazane, nie dajcie się wciągnąć za bardzo w tą pracę na urlopie. Jeżeli nie jedziecie na urlop, to planujecie urlop i szlak Was trafia w pracy w tym tygodniu, bo już czekacie na ten urlop. Też jest pokazane, żeby się uspokoić. Słuchajcie! Ogólnie jest pokazane, żeby się uspokoić i nie dać się wciągnąć w obsesyjne myślenie albo o pracy na urlopie, albo o urlopie w pracy, jak urlop jest tutaj już za rogiem. Albo to, albo to. Więc albo ten tydzień to już jest urlop, albo ten tydzień to jest na przykład tydzień przed urlopem. I jest pokazane obsesyjne myślenie nie o tym, o czym trzeba myśleć. Czyli albo o urlopie myślcie... jeszcze raz. Albo... W pracy myślicie o urlopie, albo na urlopie myślicie o pracy. O, właśnie. I tak nie robić. Nie, nie robić, nie robić. W ogóle nie robić. Nie. To jest jakaś obsesja, w ogóle nie robić tego. Nie dać się wciągnąć w jakieś dziwne rzeczy. Jeżeli nie ma żadnych urlopów i siedzicie w pracy i myślicie, Ewa, co ty pieprzysz, jakie urlopy, babo, ja dopiero jadę za 3 miesiące, to okej, okay, to w takim razie jest pokazane poczucie niedostatku w pracy. I albo
chyba że nie macie pracy, bo nie możecie znaleźć odpowiedniej pracy, ale jest pokazane poczucie niedostatku, tak jakby nie było idealnie, tak jakbyście chcieli więcej, tak jakbyście nie mieli poczucia spełnienia w tym tygodniu w pracy. Albo będą upały, a was szlak będzie trafiał, że siedzicie w pracy. Ale dlaczego mielibyśmy takie mieć przesłanie? Co nas to interesuje? No to co, bo to będą upały. No jeju. Wow, karty nam powiedziały, że będą upały. Pff, bez sensu. To nie, to może po prostu brak pełni szczęścia, brak takiego totalnego zadowolenia z tej pracy. Może ktoś sobie uświadamia, że ta praca nie jest dla niego. To mogą być takie rzeczy. Kochani, nie myśleć obsesyjnie nie o tym, co trzeba. Nie wpadać w pracoholizm, ale również nie wpadać w materializm. Nie uzależniać się od pracy, od pieniędzy. No, w tym tygodniu. Kochani, dobra. Koziorożec. Koziorożec od 30 maja do 5 czerwca. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Koziorożcu lisiu, co tam? Kochani, jeżeli ktoś był chory, to się leczy. Skutecznie. Możliwe, że nawet w tym tygodniu wyzdrowieje. Jeżeli to nie jest jakaś bardzo, bardzo długa i poważna choroba, to nawet ktoś może w tym tygodniu wyzdrowieć. Kochani, oj, dziecko odchodzi z domu. Gdzie idzie? No nie idzie na studia w czerwcu. No co w ogóle? Gdzie idzie dziecko? Wyprowadza się czy co? Czy już jest duże? Maturę zdało i już jest duże. I wiadomo, że już od września czy tam od października, że go nie będzie w domu tego dziecka. A, i przeżywacie. No ja wiem, że to jest dla jednej osoby praktycznie, dlatego że to jest za bardzo specyficzne, żeby to było dla wszystkich koziorożców. Ale z dzieckiem szkolnym coś jest nie tak. Nie wiem, nie chodzi do szkoły, kończy. Nie może skończyć szkoły teraz na początku, chyba że matury rzeczywiście. Może rzeczywiście dziecko kończy liceum, no to chyba wtedy nie chodzi już do szkoły, nie? Jak to jest? A student, no to się martwi egzaminami czy coś takiego. No to tam nie wiem, nie chce się mu uczyć albo w ogóle się mu nie chce studiować. To może być wasze dziecko, albo wy, no wy możecie być studentem teoretycznie. Dobra, już koniec o studentach i o dzieciach. Jest pokazane, że ktoś, kto był chory, opuszcza chorobę. Przestaje chorować, leczy się skutecznie. Rada cieszyć się z dobrych wieści. Jezu, jakie to jest dziwne. To jest strasznie dziwne. Ja nie rozumiem tej rady. Jeżeli na przykład miałabym powiedzieć, że te karty oznaczają opuszczenie kogoś i leczenie się i spokój, to musiałoby oznaczać, że chcecie się rozstać. Jeżeli się nie chcecie rozstawać, to raczej chyba nie może to być. Chyba że się dowiecie w tym tygodniu, że ktoś zostawił kogoś innego dla was i wejdzie w was taki spokój, bo będziecie wiedzieli, że już możecie być razem. I cieszyć się tą miłością wtedy. Może. No bo jak inaczej ja mam powiedzieć, dobra, jeżeli mnie słucha jakiś koziorożec, od którego ktoś odszedł lub odchodzi i koziorożec się musi z tego leczyć, musi zachować spokój, być może ze względu na dzieci i jest mu ciężko i musi się wyleczyć z tego związku, to być może wtedy, tak trochę na wyrost, ta karta rada mówi, będzie jeszcze nowa miłość. Będzie jeszcze inna miłość. To się zdarza czasami, nawet jak ludzie tam nie pytają wprost, chociaż na ogół pytają, że jeżeli ja muszę komuś powiedzieć, że jakiś związek nie ma za bardzo sensu, niestety. Ja mówię teraz nawet o prywatnych czytaniach. Zdarza się, że karty sugerują, że dla tej osoby życie się nie kończy, że tu jeszcze będzie nowa miłość. Po prostu pokazują coś takiego, ale jak to się skończy, jak to przebolejesz, jak już będzie rozwód, jak już pył opadnie, to jeszcze będzie inna miłość. I to jest tak trochę, żeby człowiekowi
dodać nadziei, że poradzi sobie bez tej osoby, która od niego odchodzi. Leczenie się, zachowanie spokoju. Teraz tak, jeżeli nie ma odchodzenia, nie ma chorób, nie ma takich dziwnych rzeczy, wy możecie leczyć związek. Wy możecie zostawiać za plecami jakąś przeszłość, która była negatywna dla was obojga. Kochani, to może być nawet coś takiego, że na przykład jedno z was straciło rodzica i ktoś był w żałobie i zostawiacie już wszystkie troski za plecami. I jest pokazany spokój w tym tygodniu i leczenie się. Niektórzy jadą na urlop, dosłownie jadą na urlop i tyle, razem, we dwójkę. I jest pokazane ciesz się, raduj, ciesz się z dobrych wieści, ciesz się nową miłością albo ciesz się z jakichś miłych rzeczy, miłych, no nie wiem, wakacji czy co to tam robicie, nie wiem, ale ze swoją osobą, ale kochani, kurde, ja nie wiem, widzicie, znowu boję się to powiedzieć, dlatego że strasznie często się zdarza, że ja mówię coś, co jest ważne, żeby to powiedzieć komuś, ale potem się okazuje, że 75% ludzi uważa, że to jest dla nich, a to nie jest dla nich, dlatego że ja bym nigdy wam nie powiedziała, wyznaj miłość Łajzie i Lovelasowi i Wracaczowi, który nie zasługuje w ogóle na żadne słowa przez was wypowiedziane. Ale jeżeli słucha mnie koziorożec, który wie, że powinien powiedzieć komuś, że kocha, to proszę powiedzieć. Miśki, tyle w temacie. Co ciekawe, single mają dokładnie, praktycznie ten sam przekaz. Również mają komuś powiedzieć, że kochają. Single mają pokazane, że coś się zakończyło i wraca. Wracacz. Jest pokazane, żeby z tym wracaczem porozmawiać. Jest pokazane również, że coś w podróży. Ale nie wiem co, podróż może być zagraniczna, planowanie podróży. Być może macie jakąś relację internetową i jest pokazane, że macie, że duży dystans was dzieli i że na razie możecie się tylko komunikować przez internet. Jest pokazane, żeby z tą osobą rozmawiać, żeby się poznawać, ale na razie nie robić żadnych jakichś takich większych sobie nadziei. Na razie tak na spokojnie, bo to w giermku jest pokazane. W sensie, żeby małymi kroczkami to rozwijać. Bo jeżeli tu jest jakiś bardzo duży dystans i ta osoba nie może przyjechać, no nie może czy nie chce, no dlatego mówię, ostrożność macie zachować. Ale może do was ktoś wrócić. Coś, co się już zakończyło, może do was wrócić. Rada jest taka, żeby z nimi porozmawiać, żeby usłyszeć, co mają, posłuchać, co mają do powiedzenia. Ja w ogóle nie mówię, że macie ich przyjmować. W ogóle tego nie mówię. Wy wiecie, jaki ja mam stosunek do wracaczy, chyba że to tylko raz wraca, pierwszy raz wraca ten człowiek. No to widocznie, no może ma coś do powiedzenia. Ale nawet jeżeli to jest jakiś tam dziwny człowiek, wy macie radę, żeby porozmawiać. Bardziej bym powiedziała, usłyszeć, co ktoś ma do wyrażenia, do powiedzenia. Może to wy robicie coś takiego, że wracacie do kogoś, z kim już zakończyliście. Jest pokazane, jeżeli tak, jeżeli postanawiacie do kogoś wrócić, to wy musicie im coś powiedzieć. Nie da się tak po prostu, a cześć, jestem. Trzeba coś powiedzieć, jakieś słowa muszą być wypowiedziane. Podobnie, jeżeli oni do was przychodzą, spotkać się lub porozmawiać, ale tak pokazuje, jak dawniej się pokazywało, nie? Dzieci teraz podobno pokazują tak, podobno. Jezu, dziwnie, nie? Porozmawiać i usłyszeć, co oni mają wam do powiedzenia. I będziecie sobie mogli decyzję wtedy jakąś podjąć. Jeżeli chodzi o singli, którzy nie mają żadnych wracaczy, ani do nikogo nie wracają, nic z tych rzeczy. Kochani, jest pokazane, że nie możecie czegoś porzucić. Niektórzy z was myślą o wyjeździe nawet do innego kraju, ale jest pokazane, że nie możecie czegoś porzucić, jakiejś przeszłości nie możecie porzucić. Może chcecie gdzieś wyjechać, ale ciężko wam zostawić miejsce, w którym jesteście, być może. Ale nie możecie jakiejś przeszłości, nie możecie odciąć się od jakiejś przeszłości. Kochani, zacząć poznawać nowych ludzi, zacząć, chyba że musicie porozmawiać z tą przeszłością, żeby zamknąć w końcu to na zawsze. Być może musicie porozmawiać, parę zdań wymienić, żeby móc to zamknąć. To jeżeli tak czujecie, to zróbcie to. Ale być może ta karta mówi, żeby poznawać nowych ludzi. Jeżeli chodzi o pracę, niektórzy mają, wy macie pokazaną wolność od pracy i wolność od obowiązków w tym tygodniu. Więc nie wiem dlaczego.
czy może gdzieś wyjeżdżacie, ale ogólnie jest pokazana wolność i jest pokazany brak jakichś ograniczeń, tak jakbyście czuli, że nie macie, o, może szef wyjeżdża albo szefowa i będziecie mieli brak ograniczeń w pracy, bo nic was nie będzie ograniczało. Ale jest pokazane poczucie wolności, poczucie tak jakby jakieś kajdany zostały gdzieś tam ściągnięte i być może zmiana budynku albo zmiana w budynku. Jakaś zmiana, jeżeli chodzi o budynek, może remonty jakieś czy coś takiego. Dla niektórych, ale to będzie tylko dla niektórych, w tym tygodniu może być poczucie. Jest poczucie, to jest ciekawe, bo jest poczucie uwolnienia, ale jednocześnie poczucie, tak jakby się coś zachwiało, tak jakby nie było tak, jak powinno być, tak jakbyście albo nie czuli, chyba że wyjeżdżacie i po prostu was nie ma w pracy i dlatego nie czujecie tego takiego, wiecie, tego zawodowe, tej energii zawodowej, tak jakbyście nie mieli, nie czuli gruntu pod nogami, to jest trochę na takiej zasadzie, ale jednocześnie to jest związane z jakimś otworzeniem, nie wiem czy nowych drzwi, ale z jakimś uwolnieniem. Się z jakichś ograniczeń, czy ktoś was uwalnia, czy coś takiego. Ale poczucie, jakby się tak troszeczkę ten grunt tak jakby zachwiał pod nogami, a karta rada, nie, nie przejmuj się, nie zabraknie ci. Nie przejmuj się, nawet jeżeli miałabyś, czy miałbyś być pomiędzy dwiema pracami teraz, w tym tygodniu, bo jedna się kończy, a drugiej jeszcze nie ma, to jest pokazane, nie zabraknie ci. Spokojnie, starczy ci na wszystko. Nie myśleć o braku, bo tego braku nie ma i nie będzie. Nie przejmować się. Może być takie chwilowe zachwianie poczucia stabilizacji z jakiegoś powodu w tym tygodniu. Kochani, wodnik. Wodni, czuliś. Jeszcze raz. Wodniki. O kurde. Słuchajcie, jeżeli ja nie wiem, czy ja tego nie mówiłam ostatnio do wodnika, jest pokazana manipulacja i kłamstwo w jakimś małżeństwie. I ktoś kimś manipuluje, bo nie chce rozwodu. Albo kobieta ma na przykład. Słuchajcie, zazwyczaj, stereotypy powiem, zazwyczaj kobieta wzbudza poczucie. A zresztą nie, faceci też manipulują, bo mówią, zabiorę ci dzieci, tu w ogóle dziećmi manipulują, bo chcą, żeby kobieta ich nie wyrzucała z domu. Także nie, wszyscy, jedni i drudzy mogą manipulować dziećmi albo pieniędzmi, nic nie dostaniesz ode mnie, czy coś takiego po rozwodzie. Jest taka manipulacja pokazana i to prowadzi do tego, żeby nie było rozstania lub nie było rozwodu. Alternatywnie, wy możecie być wodnikiem, który ma konszachty z jakimś żonkosiem lub z czyjąś żoną i no, od razu mówię, że tutaj się nie ma czego spodziewać, to możecie się spodziewać romansu z tą osobą i to jest wszystko. Tu absolutnie żadne rozwody nie będą się działy, a jeżeli by się działy jakieś rozwody, to albo będzie jakaś walka, będą jakieś kłamstwa, jakaś manipulacja totalna, będzie taki burdel, że wy, jako osoba trzecia, ja bym się na waszym miejscu trzymała jak najdalej od tej sprawy. W ogóle bym nie wchodziła. W sensie powiedziałabym, słuchaj, człowieku, jak się porozwodzisz i będziesz miał posprzątane wszystko w życiu, to wtedy się zgłoś, ale na razie daj mi spokój. Ja na waszym miejscu bym się nie bawiła tutaj w jakąś asystę przy jego rozwodzie albo przy jej rozwodzie, bo to wygląda beznadziejnie. Ale może nie być żadnych rozwodów z tego względu, że jest pokazana straszna manipulacja. A ja powiem tak, nie lubię mówić takich rzeczy, bo ja zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, że po pierwsze może być tak, że są dzieci, którym ciężko jest jakby to na dzień dzisiejszy, no my mówimy o tygodniu, prawda? Na dzień dzisiejszy ciężko jest im to jakoś tutaj zaakceptować i trzeba najpierw jakoś doprowadzić do jakiejś równowagi emocjonalnej u wszystkich zainteresowanych, zanim się jakieś kroki podejmie. Ale ja nie lubię dawać takich rad, że weź, że się rozwiedź, bo to jest takie, to jest takie pustackie trochę. Dlatego, że to się strasznie łatwo mówi ludziom, którzy
nie uważają rodziny lub nie uważają małżeństwa za coś, co warto ratować, co warto naprawiać. Owszem, czasami nie warto. I dlatego, no niestety, wodnikowi muszę powiedzieć, że może nie warto. Czasami nie warto, ale ja nie lubię mówić takich rzeczy. Dlatego, że, i to mówię z doświadczenia z prywatnymi klientami, naprawdę często się zdarza, że warto próbować. Zwłaszcza, jeżeli ludzie się nie nienawidzą i nie mają jakiegoś takiego strasznie dziwnego związku. Ale tu jest pokazana taka manipulacja, takie kłamstwa i takie dziwadła i totalne jakieś, nie wiem, czym chciałam powiedzieć, uschnięta miłość, o, wysuszone tutaj jakieś uczucia, uschnięte, że ja bym po prostu szła do prawnika, ani bym się nie zastanawiała. Niestety, ja nie lubię takich rzeczy mówić, ale chyba jakiś wodnik naprawdę się musi zastanowić nad rozstaniem. Albo nad rozstaniem z jakimś dziabdziaczem, który ma żonę lub męża. I w ogóle nic wam nie proponuje. Nie ma tu żadnego inwestowania, nie ma propozycji związku, nie ma inwestowania emocjonalnego. Bardzo możliwe, że ktoś mówi, że kocha, a wcale nie kocha. Albo manipuluje wami, mówi coś, co chcecie usłyszeć, w ogóle tego nie planuje zrobić. Kochani, ja wam powiem tak. Wy się zastanówcie, czego wy tak naprawdę chcecie i czy ta osoba wam jest w stanie to dać. Jeżeli chcecie z tą osobą zostać, to może będziecie mieli romans, jeżeli to nie jest małżeństwo, oczywiście tylko jakieś takie dziwne coś, to możecie sobie pozwolić tutaj, jeżeli chcecie, na romans z tą osobą. Znaczy ja nie polecam, no bo to jest beznadziejne, ale jeżeli chcecie mieć romans, to możecie mieć romans, ale jeżeli chcecie mieć związek, to zapomnijcie. To tylko tyle. Słuchajcie, to jest niby na jeden tydzień, no to może w następnym tygodniu już będzie wow i w ogóle tu będzie wielki związek i tak dalej. Ale w tym tygodniu jest pokazane, że w ogóle nikt tu nie inwestuje w drugą stronę. Tak jakby chcecie, żeby przyszedł, nie przyjdzie. Chcecie, żeby się odezwał, nie odezwie się. Chcecie, żeby coś dał od siebie, czy dała coś od siebie, żeby coś powiedział, czy powiedziała, nie zrobi tego. A jeżeli powie i zainwestuje jakieś słowa, jakieś emocje, jakieś coś, ja bym nawet myślała, że kłamie i że manipuluje. Tu jest za dużo kłamstwa i manipulacji w tych kartach. Słuchajcie, albo sobie znajdźcie lepszy romans, albo, jeżeli to nie jest romans, tylko poważny związek, zastanówcie się nad jakimś prawnikiem. Zastanówcie się, przynajmniej, słuchajcie, podejmijcie decyzję, to jest jakaś niepodjęta w ogóle decyzja. Jeżeli jesteście singlem, kochani, ja mam pokazanego singla, który nie jest wcale singlem, bo jeszcze nie ma rozwodu. A jeżeli jesteście singlem, który nie ma czegoś takiego, albo wraca do was wracacz z przeszłości, który będzie wami manipulował i tu jest bardzo dużo negatywnej karmy, to tak jakby ten człowiek się mścił na was za coś, co się kiedyś stało w innym wcieleniu. Albo wy macie poczucie, że wy macie taki już wasz los, że trafiacie tylko na łajzy i że nie ma nigdzie dobrej osoby dla was. Jest pokazane, żeby nie podchodzić do życia w taki sposób. Łajzy nie brać, wracacza nie brać, poodcinać się w ogóle zupełnie od tych energii. Jest pokazane, że absolutnie podjąć tutaj decyzję na nie, ale jeżeli chodzi o takie przeświadczenie w głowie, że nic mnie nie spotka, bo taki mój los, taka moja karma, jest pokazane nie. Nie podchodzić do tego w taki sposób. Podejść do tego metodycznie. Okej, dobra, co ja muszę zrobić, żeby mieć fajny nowy związek? Najpierw się muszę wyleczyć ze starego. Okej, dobra, wyleczyłam się. Dobra, co teraz muszę zrobić? No dobrze byłoby gdzieś wyjść do ludzi i poznawać się z ludźmi. Dobra, no to poznaję się, chodzę, randkuję tu, to z kimś tam gadam. To... Dobra, dobrze byłoby nie zwracać uwagi na kogoś, kto jeszcze nie jest rozwiedziony. Dobrze by było nie gadać za długo z kimś, kto się z wami nie chce spotkać i cały czas przez internet tylko gada. Dobrze by było również nie kontynuować randkowania z kimś, kto na przykład potrafi się do was przez tydzień nie odzywać, a potem w ostatniej chwili, a co robisz dzisiaj? Z rozumem podejść do randkowania, jeżeli chodzi o singli. Po prostu wymyślić sobie plan i działać zgodnie z tym planem. W pracy, nie wiem, jest pokazane, że mogą być jakieś poważne decyzje na szczeblu. Nie wiem, czy wy jesteście szczeblem, czy wy macie szczebel gdzieś ponad wami, w sensie jakiegoś szefostwa. Może to jest firma rodzinna, może to jest ojciec, może to jest mąż, ale może to być jakieś szefostwo. Są pokazane jakieś decyzje i jakieś działania bardzo konkretne, które muszą być przeprowadzone.
Kochani, nie reagujcie na to emocjonalnie. Mogą być cięcia, pewnie, że tak, ale mogą być jakieś nakazy, jakaś zmiana w jakimś planie czy coś takiego i ktoś to zarządza, tym zarządza, czy zarządza, żeby to było. I wy pokazujecie, że moglibyście być z tego niezadowoleni albo moglibyście zareagować emocjonalnie, a należy się tego wystrzegać. Nie pokazuj po sobie żadnych emocji, jeżeli chodzi o to, że to nie wy podejmujecie tą decyzję, tylko że ktoś wam coś nakazuje. Nie pokazuj po sobie żadnych emocji. Ogólnie macie pokazane, że możecie w tym tygodniu wymyślić, w jaką stronę chcecie iść zawodowo i macie bardzo dużo siły, w ogóle dużo siły macie pokazanej. Dużo siły przebicia i przejęcie kontroli nad swoim życiem. Niektórzy z was będą podejmować ważne decyzje zawodowe, być może na przyszłość. I przejęcie kontroli nad swoim życiem, tak jakbyście zobaczyli, o dobra, właściwie to ja już wiem, co chcę robić i wiem, jak to zrobić, dobra, idę i działam. Także energia jest dobra. Jedyne co, no to moglibyście nie być zadowoleni, jeżeli ktoś za was coś decyduje, ale to będzie zadecydowane. Kochani, poczekać z nowym początkiem, nie reagować emocjonalnie, nie myśleć, że ktoś, jeżeli coś zarządza, jakąś zmianę, że to jest przeciwko wam wymierzone. Nic nie jest przeciwko wam wymierzone. Jeżeli jest jakaś zmiana, to jest ogólna. Ktoś coś zarządził, bo tak będzie lepiej. A nie dlatego, że wy konkretnie jakiś błąd popełniacie. Nie brać czegoś do siebie w ogóle. Nie myśleć, że jesteście niewarci albo że czegoś nie potraficie, ale poczekać, wstrzymać się jeszcze z jakimś nowym początkiem. No w tym tygodniu nie robić nowego początku. Można podjąć różne decyzje, owszem, można wybrać drogę, obrać drogę, ale niekoniecznie już coś zaczynać w tym tygodniu. Dobra. Miszki, to był wodniczek. Rybeńki. Rybeńki, później baranek, potem byczuły chyba. Rybeczki. Jeszcze raz. Rybeńki, co tam? Ktoś miał się rozwodzić i się nie będzie rozwodził, bo postanowił pracować nad związkiem i nie rozwodzić się. Jeżeli znacie tego człowieka, ale nie jesteście z nim, ale chcieliście, żeby się ten człowiek rozwiódł, to na ten moment trzeba będzie o tym niestety chyba zapomnieć. O Jezu, single! Kurde, miśki, co wy robicie? Ja pierniczę. Dobra. Dla niektórych z was wszystko w tym tygodniu ma coś wspólnego z dziećmi albo z dzieciństwem waszym. I z jakąś niedojrzałością. Jeżeli z dziećmi, to dlatego się ktoś nie rozstaje, nie rozwodzi, bo ma dzieci. Albo wasze dzieciństwo wpływa na wasze decyzje i na wasze postrzeganie świata w tym tygodniu. No. Takie dziecięce, naiwne energie tu są pokazane. Jeżeli wy tego nie czujecie w sobie, to miszki... To może chodzi o wasze dzieci po prostu. Może też chodzić o jakieś przyjaźnie. Bo tutaj mamy karty przyjaźni, odzywania się do kogoś. Może się ktoś do was odezwie, albo wy do kogoś się odezwiecie. Karty przyjaźni tu są pokazane. Jeżeli chodziłoby o naprawianie przyjaźni, oj, czy naprawianie związku, ja wam powiem, jaki jest problem. Problem jest taki, że ktoś cały czas myśli chyba o tym, żeby coś naprawić, ale nie przychodzi z żadną propozycją. Nie przeprasza, nie naprawia błędu, czyli na przykład jeżeli jakieś małżeństwo, czy jakiś związek, czy jakaś przyjaźń miałaby się tutaj naprawić, ktoś nie przychodzi z ofertą, nie przeprasza, nie naprawia błędu, który popełnił. Nie mówię, że wy popełniliście, mówię, że ktoś popełnił i nie naprawia tego błędu. Jeżeli chodzi o przyjaźnie, odezwać się do kogoś jest pokazane jako rada. Wy macie pod spodem talii odzywanie się i kartę przyjaźni. Jeżeli do was by się miał ktoś odezwać, to jest pokazane, żeby z nim nią porozmawiać.
Jeżeli chodzi o ratowanie związku dla dzieci, jest pokazane, żeby na ten moment, w tym tygodniu, mieć na uwadze tylko wasze dzieci. Jeżeli ktoś próbuje się z wami pojednać, to jest pokazane, żeby się spotkać z tą osobą i porozmawiać. Karty wybaczania, pojednania, bardzo dużo jest takiej energii w tym tygodniu dla was. Chodzi o dzieci, o małżeństwa lub związki, lub o przyjaźnie. Nie wiem, co macie, ale o coś z tych rzeczy tutaj będzie chodziło. Jest problem, bo ktoś nie potrafi przeprosić, nie potrafi się przyznać do błędu, ale jednocześnie ktoś chce coś naprawiać, więc jeżeli macie taką sytuację, jeżeli wy się nie potraficie przyznać, to się przyznać i porozmawiać. Jeżeli druga strona, to możecie próbować rozmawiać i próbować wyjaśnić, że wiesz, ale ty zrobiłeś to, czy zrobiłeś tamto, czy coś takiego. I żeby dobrze byłoby się w końcu dogadać i jest pokazane, że ktoś się chce dogadać. Jeżeli wy jesteście singlem, który czeka, żeby się ktoś rozwiódł, obawy mam, że to może być niemożliwe i wtedy nawet dla was rada dziwna, co prawda, bo ja bym nie doradzała komuś zaprzyjaźni się ze swoim eksem, który ma gdzieś tam żonę albo męża i ratuje małżeństwo. No nie doradzałabym to, przyjaźnijcie się, no bo to ta żona czy tamten mąż mogą się na to nie zgodzić i mieliby rację. Ale jeżeli oni naprawiają małżeństwo, nie? Ale pozostać w jakiejś takiej... jest pokazane, żeby zrozumieć drugiego człowieka, pozostać w przyjaźni. No takie coś jest pokazane. W sensie, chcesz naprawiać swoje małżeństwo? Okej, ja to rozumiem, ja się usunę na bok, nie będziemy się kontaktować, ale pamiętaj, zawsze tu jestem, jeżeli musisz porozmawiać. Chociaż ja mówię, to jest dla mnie dziwne, bo ja bym wam nie doradzała czegoś takiego, dlatego że dla was to może być cierpienie. Dlaczego wy macie tu być, żeby on porozmawiał o tym, jak sobie naprawia małżeństwo? A może chodzi o to, żeby po prostu się w przyjaźni rozstać. O, może takie coś, rozstać się w przyjaźni. Ale jeżeli się chce naprawiać jakiś związek ze względu na dzieci, to nie jest zła motywacja, bo ktoś może powiedzieć, on nie naprawia się związku ze względu na dzieci. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Czasami właśnie dlatego, że są dzieci, ludzie mają większą motywację, żeby próbować naprawić związek. Nie zawsze się to udaje, ale czasami się może udać. Dlaczego? No, różne są motywacje. Jeżeli dzieci by nie było, by się rozstali, poszliby sobie w swoją stronę. No, a może właśnie powinni mieć motywację, żeby się jakoś tam próbować dogadać. Jeżeli nie ma takich rzeczy, kochani, wy możecie mieć jakieś problemy z jakimś urzędem. Mogą wam jacyś przyjaciele pomagać. Jest pokazane, że ktoś dużo pracuje, jest pokazane, że możecie się trochę nie dogadywać i mogą jakieś dziwne sprawy karmiczne między wami w tym waszym związku w tym tygodniu wyłazić. Pozostać w przyjaźni, próbować się dogadać, przeprosić, porozmawiać o tym, żeby oni przeprosili, nie wiem, ale ogólnie wy macie się w porządku zachować w tym tygodniu wobec, no kto by to nie był tutaj, nie? A Jezusicko. Singlaczek robi jajka. Siedzi zamknięty w domu i gdzie będę szła albo szedł? A po co? A to i tak tam nic ciekawego dla mnie nie ma. A to ja już se tu posiedzę w spokoju. A obejrzę sobie serial. Kurde, a nie jakieś tam łażenie na randki czy coś takiego. Kochani, wy macie pokazane, że was czeka jeszcze, jeżeli tylko się na to otworzycie. Nie jesteście otwarci, od razu mówię, więc w tym tygodniu raczej chyba was nie czeka. Ale czekać was mogłoby w przyszłości bardzo poważne coś, w sensie, ja nie wiem, czy chcecie mieć małżeństwo, ale w sensie poważnego związku, takiego, że będziecie razem mieszkać. Wy macie pokazane, ale ty wiesz, że ty masz na horyzoncie poważny związek. Ale wy, co ja się tu będę wysilać? A związki to zawsze się łączą z cierpieniem, to właściwie lepiej nie próbować, to ja się zabarykaduję w domu, będę siedzieć w tym domu sama albo sam i pieprzyć wszystkich ludzi. To znaczy w sensie, że nie obchodzą mnie wszyscy ludzie, na takiej zasadzie pieprzyć. Nie, żebyście to źle zrozumieli. Kochani, wy macie na horyzoncie stabilizację. Chyba się trzeba będzie na to otworzyć. Jeżeli nie czujecie się jeszcze stabilnie emocjonalnie po czymś, co było, to dojść do tego takiego ładu i składu, do takiej równowagi, do takiej stabilizacji i otworzyć się, niekoniecznie w tym tygodniu, ale w przyszłości wiedzieć, że się będziecie musieli otworzyć. Na razie jesteście zbyt zamknięci,
żeby wow'y przyszły. Jeżeli przyjdzie wow, to nie będzie wow. Od razu mówię, jeżeli coś przyjdzie w tym tygodniu, zwłaszcza wracacz, który ma żonę lub dziecko, nie, żonę lub męża, no albo też dzieci, ale ma już jakieś małżeństwo, jedyne, ale to jedyne, co wy macie mieć w głowie, jak ten człowiek się z wami skontaktuje, to jest, ale on ma żonę, ale ona ma męża. Cały czas wałkujcie sobie to w głowie. To może wam nie szczeli do głowy, żeby z nimi rozmawiać. Blokada ma pozostać na taką osobę. Na taką osobę tak. Ale jeżeli chodzi o to, że wy się blokujecie na jakąkolwiek miłość, to nie. W pracy dziwnie. Macie pokazane rozdroże i macie pokazanego albo koziorożca, z którym współpracujecie, albo macie pokazane, że rozdroże jest związane z chciwością, z ego, z egocentryzmem, z podążaniem za pieniądzem i za i takie materialistyczne podejście do życia. I ja nie wiem. Owszem, ta energia to jest energia pracowitej osoby, która będzie dużo zarabiać i która ma szansę na sławę, ale nie zatopić się za bardzo w tej energii. Żebyście za bardzo nie poszli w materializm, w chciwość. Chciwość, kochani, a to wezmę sobie jeszcze tą pracę, albo a wezmę tu, bo tu jest więcej pieniędzy, żebyście nie poszli w chciwość i żebyście nie poszli w egocentryzm. Jest niestety takie tutaj, no, niebezpieczeństwo. Kochani, jeżeli chodzi o radę, zastanówcie się, czy wy się czegoś za bardzo kurczowo nie trzymacie. Jeżeli chodzi o pracę, czy za bardzo się pieniędzy kurczowo nie trzymacie. Zastanówcie się, czy na pewno, znaczy, okej, okay, gromadźcie pieniądze, jeżeli musicie oszczędzać, to nie, ja nie mam pokazane, że a wydawajcie na byle co. Nie, 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 jeżeli musicie oszczędzać, to jak najbardziej to jest dobry pomysł, żeby zaoszczędzić, jeżeli wiecie, że oszczędzacie na coś, co tam powiedzmy kiedyś tam chcecie kupić, to jak najbardziej. Ale zastanówcie się, czy nie jesteście za bardzo do czegoś przywiązani i czy nie trzymacie się kurczowo za bardzo, bo wy macie w tym tygodniu pokazane niebezpieczeństwo pójścia w albo chciwość, albo straszne skąpstwo, albo egocentryzm, w zależności od tego, co robicie w pracy. No. Jeżeli ktoś wam proponuje bardzo kuszącą inną pracę, rada pokazuje, żeby, owszem, rozważyć to, ale jeżeli nie musicie, to nie rezygnujcie jeszcze z tej starej pracy. Zachowajcie sobie ją na razie, bo jeszcze nie wiadomo, co wyniknie z tego nowego. Dobra. Miśki, dobra. Kochani. Jezu, co ja teraz robię? Baranek. Baranek wyczulisz, później karty anielskiej będzie koniec. Trochę się ta energia uspokoiła w drugiej połowie tego czytanka dzisiejszego. Ale pierwsze znaki... Jezu, miśki, ja nie wiem, co to się działo. Ale strasznie dziwna energia była. A wiecie, energia... Przy każdym znaku może być inna, tylko że te pierwsze trzy znaki to było dziwnie. Potem się zaczęło trochę uspokajać. No. Baranku, baranku. Ran. Przestaniecie się w końcu o coś kłócić? Co to jest? Oj, singlaczku, wy macie ostrzeżonko. Przestaniecie się w końcu o coś kłócić. Może chodzić o wyprowadzki, rozstania. Albo może chodzić o sprawy urzędowe. Kupno mieszkania, kupno auta, jakieś takie sprawy poważniejsze. Pani, wy nie macie zbyt dobrej energii w tym tygodniu na podejmowanie bardzo poważnych decyzji. W tym tygodniu. Chociaż w pracy możecie podejmować decyzje. Dobra, zaraz przejdziemy do pracy. Ale w związkach to jest pokazane, że moglibyście jakieś, nie wiem, czy dobre decyzje podejmować. Wiecie czemu? Bo jest pokazane, że wy albo chcecie coś kupić, albo chcecie razem zamieszkać, albo chcecie złożyć jakieś papiery gdzieś tam, albo jakiś dokument, ale coś takiego, co jest czymś nowym. I rada jest taka, żeby nie robić tego w pośpiechu, nie robić tego nagle,
Albo nie ufać drugiej stronie. Chyba że wam nie można tu ufać. No, jeżeli na przykład, zwłaszcza jeżeli jest baranek mężczyzną, no to wtedy by to niestety mogło chodzić o baranka, że nie można mu zaufać. Bo jest pokazane, że jedno z was może być cholernie niestabilne i żeby uważać na podejmowane decyzje. Cholera, w związkach podejmowanie poważnych decyzji w tym tygodniu jest odradzane również dla singli, do których ktoś przyjdzie, kto może stracić wasz czas, nie iść do łóżka, ale to dla singli. Natomiast jeżeli chodzi o związki lub relacje, ktoś wam coś albo przyjdzie, zaproponuje, o, przyniesie prezent niepożegnalny, tylko na przeproszenie, bo jest pokazane wychodzenie z jakiegoś konfliktu, tak jakbyście się mieli pogodzić i ktoś może przynieść prezent, a wasza rada jest taka, no i co? Przyniósł prezent? Pogodziliście się? O, i już nie jest lovelasem, dziabdziaczem? No, no jest, pani Ewo, no, no on zawsze będzie. No to kurde, to o co chodzi? Co to w ogóle jest za decyzja? O, prezent mi przyniosłeś, pogodziliśmy się. O. Bo przylezie i powie, dobrze, to wiesz co? Zamieszkajmy razem. Albo, dobra, to chcę z tobą być. A patrzymy na te karty, weź uważaj, bo to jest cały czas taki sam lovelas i tak samo mu nie można ufać, jak i wcześniej. Ja mówię mu, bo to jest najprawdopodobniej energia męska, ale jeżeli wam pasuje, że to jest energia kobieca, to zamienić, nie przejmować się, błagam i nie pisać mi w komentarzu, a co jeśli to kobieta? No to wtedy to jest kobieta. Kochani, wstrzymajcie się z poważnymi decyzjami jeszcze. Uważajcie na romansowanie z dziwnymi ludźmi. Możecie dostać bardzo ważną wiadomość. Ktoś się z wami chce pogodzić, pojednać. Wiadomość, że nie macie już rywalki albo rywala. Wow, to teraz ja będę mieć lovelasa samego, tylko dla siebie, czy coś takiego, albo lovelaskę. Ale kochani, uważać należy w tym tygodniu na pochopne seksy. Nie wiem, pochopne seksy. No to ja nie wiem z kim dokładnie, no. I to ci, co mają ludzia i ci, co mają i jedni i drudzy. Single jakby poznały kogoś, to też mają uważać na pochopne romansowania. Ale to do singli zaraz przejdę. Kochani, może być nowy początek, ważny, dokumenty, przeprowadzki, zakup czegoś, ale ta decyzja, jeżeli nie musi być podejmowana w tym tygodniu, to jeszcze dajcie sobie kilka dni. Z jakiegoś powodu to może być pochopna decyzja. Tyle. Podobnie, jeżeli chodzi o powrót do jakiejś osoby. No jeżeli ta osoba to jest to, no to ja zawsze się zastanawiam, jak się komuś wydaje, nieważne jakim jesteście znakiem, że z tym królem, czy z tą energią, to będzie jaki stabilny związek, w ogóle jakaś się będę czuła bezpiecznie. Albo będę się czuł bezpieczny, no bo to nieważne jaka płeć, przy tej osobie. No jakże to? Gdzie? Co to w ogóle? Ale może to nie są takie rzeczy, może macie dobry związek, podejmujecie jakieś decyzje, możecie się znowu pokłócić. Pogodzicie się w tym tygodniu, ale uważaj, żeby się znowu nie pokłócić po tym, jak się pogodzicie. O co? O ten nowy początek. Ja nie wiem, Miśki. Weźcie, nie podejmujcie sami decyzji i nie kłóćcie się również o jakieś decyzje, po prostu dajcie sobie trochę więcej czasu. To tylko tyle. Singlaczku, ja nie wiem, czy to się odzywa wracać. Wróciłam. Czy to się odzywa jakiś nowy człowiek, poznajecie nowego człowieka. Wasze czekanie się zakończy, wraca, powie coś. Albo, i tu gorzej, no nie wiem, co jest gorsze, przylezie i będzie, co robić? Marnować wasz czas. Jeżeli to jest całkowicie nowe, to jeżeli to nie jest karta marnowania czasu, bo na pewno nie każdy będzie miał totalną łajzę, co stanie na ich drodze. Może poznacie coś, co będzie w miarę. Ale jeżeli to nie jest marnowanie czasu w tej karcie, to jest jeszcze druga rzecz. Pośpiech i niepoczekanie na odpowiedni moment. Nie iść do łóżka ani z wracaczem. Z wracaczem w ogóle powiedziałabym nie wracać do wracacza, nie romansować już z wracaczem. Ale jeżeli to jest coś nowego,
Wy pokazujecie pośpiech, bo wy jesteście baranki. Wy już chcecie iść do łóżka, bo przecież on jest taki fajny, albo ona, czy coś takiego. Nie iść do łóżka. Nie, 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 Miśki, no ja nie pozwalam. No, rany Bościu, poleziecie do tego łóżka z tym człowiekiem i zanim będziecie robić rzeczy z tym człowiekiem, to mój głos będzie wam w głowie siedział. Nie idź z nim jeszcze do łóżka. Nie idź z nim jeszcze do łóżka. I nie pójdziecie wtedy. Dlaczego? Bo nie macie iść, bo to jest za szybko. Bo z tego być może byłby lepszy związek, byłaby jakaś fajna relacja, gdyby tego nie spieprzyć za szybkim pójściem do łóżka. Weźcie się zaprzyjaźnijcie najpierw. Zaprzyjaźnijcie się. Jeżeli chcecie, naprawdę kochani, kurde, z głową, ale jeżeli to jest wracaczowate dziwadło, to nie, 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 to traci wasz czas. Słuchajcie, ja nie wiem, o co chodzi w tej pracy, ale był jakiś znak i nich cholery nie pamiętam, jaki to był znak. Nie pamiętam. Wodnik? Albo koziorożec? Nie, nie koziorożec. Cholera, nie pamiętam. Jaki znak przed wami miał te same karty na pracę, tylko wy macie obie odwrócone, a oni mieli prostą. Czyli albo wy z tymi decyzjami szefostwa się w ogóle nie będziecie zgadzać, albo wy będziecie chcieli podejmować pochopne decyzje i wybierać jakieś drogi, ale wszystko pochopne i za szybko. Dlaczego? Że baranek czasami lubi być niecierpliwy i już, ja nie będę tu czekać, już tu podejmuję decyzję. Albo jeżeli jakieś szefostwo podejmuje decyzję i coś wam narzuca, jakieś nakazy czy coś takiego, zmiany jakieś wprowadza, nowy kierunek wam nakazuje, to wy wybuchniecie, bo was szlak jasny trafi. Miśki, nie idźcie tą drogą, jest pokazane. Wy w ogóle, dobrze by było, żebyście podjęli jakąś dobrą decyzję. Tu jest decyzja. Nie tyle decyzja, bo to nie chodzi, że w głowie, ale wy idźcie dobrą drogą w tym tygodniu. Pójdźcie dobrą drogą, bo tak naprawdę wy w tym tygodniu macie dwie drogi, ale tylko i tylko jedna z tych dróg jest dobra. Więc albo zachować zimną krew, zachować rozsądek i podejmować dobre decyzje, albo uważać na swoją emocjonalność, niecierpliwość. To jest strasznie dużo zniecierpliwienia i być może złości i próby kontrolowania czegoś na siłę. Ale albo wy jesteście szefostwem, albo wam ktoś coś każe i wy się z tym nie zgadzacie. Ale to nie jest dobre, żebyście się tak zachowali. A jeżeli wy jesteście bardzo taką ustatkowaną, znaczy taką spokojną osobą, baranki, no bo może ktoś jest. No. Baranki, to być może ta energia to jest energia jakiegoś waszego właśnie szefostwa albo jakichś współpracowników czy coś takiego. Jakby, jeżeli wy byście byli szefem i byście tutaj coś komuś nakazywali czy jakoś tak i byście dobre decyzje podejmowali, to być może ktoś wam odrzuci wasze te jakieś decyzje, nie, będzie się z wami kłócił i wtedy was szlak trafi. I wtedy po prostu powiecie, słuchaj, jak ci nie podoba, to nie musisz tu pracować. Do tego stopnia możecie się zirytować zachowaniem innej osoby, a nie daj Boże, wami się ktoś tak zezłości. Wy macie bardzo tutaj ostrzeżenie, wy tego w ogóle nie musicie zrobić. Wy uważajcie na niecierpliwość, pochopne decyzje, złość, frustrację, kontrolowanie wszystkiego dookoła. I co tam jeszcze? Pochopne, to już powiedziałam wszystko, zniecierpliwienie, to co powiedziałam. Jest tylko jedna droga, którą można pójść w tym tygodniu i wy wiecie jaka, a jaka nie. No więc dobrze wybrać działania swoje w tym tygodniu. Żeby zapobiec czemuś nieprzyjemnemu w pracy. Możecie zapobiec, jak najbardziej. Tylko naprawdę, weźcie się, dobra, nie gryźcie się w język, rany boskie, bez przesady. Ale weźcie parę oddechów, zanim cokolwiek powiecie. Nieważne, czy jesteście szefem i wam wolno kogoś opieprzać, czy, no to też nieładnie, nawet jak się jest szefem, przecież to nieładnie kogoś opieprzać. Lepiej być dobrym szefem i wyrozumiałym. Czy jesteście gdzieś tam pod jakimiś ludźmi i moglibyście zareagować złością. Tak czy siak, weźcie kilka głębokich oddechów, zanim cokolwiek będzie zrobione. I nie, jeżeli chodzi o zadania w pracy, nie róbcie nic pochopnie i na szybko. Bardzo tak pospiesznie nie róbcie, dobra? Ze zniecierpliwienia w sensie. Kochani, dobra. To był baranek. Byczulisiu. Byczulisiu.
30 maja do 5 czerwca. Jezu. Tu żeście dali dwójkę kielichów. W pracy żeście dali. Ej, a może wy jesteście zakochani w kimś z pracy? Tu jest tyle trójkątów, że to się w głowie nie mieści i zdrady możliwych. Nie mówię, że muszą, że już się wydarzyły, ale niebezpieczeństwo. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Jeżeli wy jesteście w poważnym związku, ja nie wiem, kto odlatuje. Jeżeli wy jesteście bardzo stabilni i pewni swojego związku, znaczy, Jezu, no to nie bylibyście pewni, bo byście czuli, że jest coś nie tak. Słuchajcie niestety swojej intuicji. Jeżeli wy jesteście stabilną osobą, nie zdradzacie, nie romansujecie z nikim, nie piszecie z nikim przez internet nawet, bo ja czasami pytam, zwłaszcza chłopaki, tak kurde kłamią, że się w głowie nie mieści, bo kobiety się tam zazwyczaj przyznają, no pisze do mnie taki jeden, ale chłopaki tak zmyślają na prywatnych tych, że ja po prostu nieraz nie mam siły. Pytam, jest jakaś baba na boku oprócz żony? Nie, nie, w życiu, ja nigdy w życiu nie... A potem w rozmowie wychodzi, że on pisze z jakąś. Ale ja jej nie traktuję poważnie. A co mnie obchodzi, że chłop nie traktuje poważnie, jak ona go traktuje poważnie i myśli, że on z nią coś buduje, bo on pieprzy głupoty przez internet. Ale dla niego to nie jest poważne. To i tak jest nieuczciwe wobec żony i nieuczciwe wobec tej babiny po drugiej stronie telefonu. Kurde! Ale chłopaki tak zmyślają niektóre, słuchajcie, na prywatnych tych, że... No, mam mało chłopaków, dużo więcej mam dziewczyn oczywiście, ale... I mało jest też takich sytuacji, bo zazwyczaj no to tam jednak ludzie, no ja zazwyczaj mówię, no, gadamy szczerze, no bo jak jeżeli ja mam taką kartę, no to albo się mi przyznaj, albo będziemy pieprzyć głupoty przez cały, tam przez całą sesję, no bo to, no to wtedy się zazwyczaj ludzie przyznają. No więc ja nie wiem, kto to robi, czy byk, czy partner byka, albo partnerka. Obawiam się, że mogą być internetowe pogaduchy, takie, które trochę za daleko gdzieś tam coś tam. Może być również marzenie o kimś albo wręcz kontakty z jakąś kochanką, kochankiem. Jeżeli nie ma fizycznych kontaktów, to mogą być, mówię, internetowe rozmowy jakieś. Dlaczego to jest robione? Dlatego, że ktoś nie będzie siedział w stabilnym związku i się nudził, jak mu tu życie ucieka przed nosem. Przecież jeszcze tyle można przeżyć z innym człowiekiem. Dobrze, to się weź i najpierw rozstań, a nie oszukuj swojego związkowca stałego. Ale ja nie mówię, byki, że wy to robicie. Ja mówię, że to może wam być robione, pamiętajcie, dlatego przyjrzeć się. I teraz tak, jeżeli nie ma żadnych kochanków, żadnych kochanek, żadnego gadania przez internet, pieprzenia głupot i żadnego marzenia o kimś innym i wiecie, że nie ma, to trunki, marihuana, alkohole, dziwne rzeczy, gry komputerowe, świat wirtualny. Jezu, nie wiem co jeszcze, nie mogę wymyślić co jeszcze, jakieś inne narkotyki może. Ale coś, co powoduje, że ktoś zamiast siedzieć tu, w tym związku stałym, to tam gdzieś buja sobie gdzieś po bokach, tak, nie skupia się na swoim związku, tylko ale ja tam mam takie... I gada baba do takiego chłopa, albo chłop do baby, a to nawet nie wie, co się do niego mówi. Bo myśli cały czas o kimś. Miśki, kurde, weźcie się temu przypatrzcie. Jeżeli wy to robicie, to przestać to robić. Słuchajcie, ale nie, ale ciekawa ta rada. Bo jeżeli wy będziecie, jak ja mówię, że przestać to robić, czy przestać oszukiwać, czy tam, nie wiem, to wy możecie pomyśleć, a to w takim razie ja zostawię mojego związkowca i pójdę za tym lowelastwem. No to też nie. Też nie, bo jest pokazane, że bardzo poważnych decyzji życiowych nie należy podejmować w tym tygodniu. Nie jesteście pierwszym znakiem, który ma taki przekaz. Wiele znaków wcześniej miało takie już przekazy, żeby bardzo poważnych decyzji życiowych, no dobra, może niewiele znaków, ale parę znaków coś takiego miało. Wy uważajcie, zanim podejmiecie decyzję, bo to może być głupia decyzja. Zwłaszcza, jeżeli oparta na takim bujaniu w obłokach. I teraz tak. Jeżeli jesteście byczulisiem, który nie ma poważnego związku z nikim, nie mieszka, nie ma ani małżeństwa, ani nic takiego, że tutaj siedzimy od lat,
tylko ma coś albo internetowego, albo dochodzącego, ja wam powiem tak, to jest tylko romans. I ja nie wiem, czy z tego będzie kiedykolwiek coś więcej. Wyście się zatrzymali, wy byki, jesteście zatrzymani na, jak to powiedzieć, na takim etapie, czy na takim, w tej roli kochanki, kochanka zostaliście tak, wiecie, uplasowani? Dobra, ja nie wiem, czy ja powiedziałam teraz słowo po polsku, ale w sensie kochanek, kochanka i tutaj nic więcej nie będzie, przynajmniej na razie się nie zanosi. Ale jest jeszcze jeden przekaz. Może być tak, że niezależnie od tego, czy jest człowiek, czy nie ma człowieka, czy są związki, czy nie ma związków, jest pokazane, że byk o kimś marzy lub ktoś marzy o byku. I to marzenie to jest strasznie silne, bo jest pokazane, trzeba było więcej zrobić, trzeba było coś powiedzieć, trzeba było tego nie zrobić, tamtego, trzeba było i jest żałowanie. Ale a co jeżeli okazja już jest stracona? Słuchajcie, wy wyjdźcie z tej energii, bo ona jest tak cholernie iluzoryczna, że to się w głowie nie mieści. I ale nie podejmujcie bardzo poważnych decyzji w tym tygodniu, bo możecie decyzję głupią podjąć, dlatego że siedzicie w iluzji. Albo wy nie jesteście w iluzji, w sensie, że mydlicie sobie oczy czy coś, ale na przykład nie macie całego, nie wiecie wszystkiego o partnerze lub partnerce. I wtedy też nie podejmujcie jeszcze decyzji. Single mają pokazane, że odcinają się od kogoś albo ktoś ich odcina. W zależności pewnie już tam, czy od płci, czy tam, no nie, tam nieważne. Jest pokazane, że coś się zakończyło lub musi się zakończyć. Jest pokazane odcinanie się i podejmowanie dobrych decyzji. Jeżeli single był z żonkosiem lub z jakąś czyjąś żoną, to tutaj single pokazuje, nie, nie, ja już nie będę się w to bawić. Jest pokazana podejrzliwość i brak zaufania u singli byków. Albo do wracacza, albo do byłego, do byłej, albo ogólnie do ludzi i do związków. Brak zaufania, bardzo dużo krytycyzmu. Jeżeli byk miałby kogoś poznać, to będzie od początku krytykował i wytykał błędy. Nie wiem, czy będzie mówił o tych błędach, ale będzie widział wszędzie, a ta ma to, a ten ma to, a coś tam, coś tam. I ciągle będzie nie dość dobra osoba. To nie jest tydzień na nowości. I to nie jest tydzień na wracaczy, ale wy nie pokazujecie, że jesteście na tyle naiwni, żeby wracacza przyjąć. Wprost przeciwnie. Wracacza to wy tak macie zlustrowanego, że nic wam nie wciśnie, żadnego kitu. Nie ma takiej możliwości. Także to w ogóle absolutnie nie. Kochani, ale jest grupa z was, która się musi jeszcze z czegoś wyleczyć. Albo przyłazi do was człowiek, który się musi z czegoś wyleczyć. Ale to nie jest tydzień na nowości. To nie próbowałabym randkować z nowościami w tym tygodniu. A wracacze, to w ogóle nie ma o czym mówić, że nie. Kochani, macie bardzo dużo szczęścia i zadowolenia w pracy, ale jest pokazane, że ktoś może wami manipulować. Nie wiem, czy nie pieniędzmi. Wy macie pokazane, bierz kasę. No, macie, bierz tu, stabilizacja w ogóle. Ale to jest jedna wersja wydarzeń. Ale może ktoś wami próbować manipulować. Kurde, uważajcie na manipulantów i wy też nie manipulujcie. Ale jest jeszcze druga rzecz. Jest pokazane, że ktoś w pracy może próbować randkowania, zakochiwania się, romansowania czy czegoś takiego. I to może nie być zbyt dobra decyzja, dlatego że karta rada pokazuje w pracy to zarabiaj pieniądze. Skup się na pieniądzach, skup się na pracy, a nie na jakimś lowelasie, czy tam jakimś innym manipulancie, czarusiu. Czaruś was może oczarować na terenie pracy. Do tego stopnia, że może się wam wydawać, że poznaliście bratnią duszę. A wy macie się skupić, macie zejść na ziemię. Dosłownie macie pokazane, że w pracy może was ktoś oczarować. I wow, jakie szczęście mnie spotkało. Nie musi chodzić o romanse, może chodzić o coś innego w pracy. Ktoś was próbuje zaczarować, oczarować. I wow, jakie szczęście, wy tacy jesteście tutaj, a karta rada pokazuje, a schodzimy na ziemię, by czuli się, wy nie jesteście kurde fiurgaczem, wy macie zejść na ziemię, zarabiaj pieniądze, bądź stabilny, uziemiaj się, zejdź na ziemię, bo możesz zostać oczarowany lub oczarowana w pracy.
Nie musi chodzić o seks i o te, znaczy o seks i o pieniądze. Nie musi chodzić o seks i o jakieś tam miłościowe rzeczy. Może coś innego wam coś próbuje ktoś zaproponować, gdzieś tam manipuluje i tak dalej. Wy macie twardo stąpać po ziemi. Okej, zarobię więcej, to biorę. Okej, jak mogę zarobić więcej, to biorę. To ja tylko tyle chcę wiedzieć, czy mi się to opłaca, ale takie jakieś wciskanie wam kitu, że patrzcie, jacy będziecie szczęśliwi tu w ogóle, takie manipulowanie wami, to uważajcie. Zejść na ziemię i konkrety poproszę. Jakie tu są konkrety? Nie ma więcej pieniędzy, a jest więcej pracy? Wow, stanowisko dostanę? Wypchajcie się z tym. Miśki, nie, konkrety. Schodzimy na ziemię i konkrety. Jest więcej kasy? Okej, okay. Nie przemęczę się? Czemu nie? Nie, no to tam ja nie wiem, co tam chcecie, bo ja tak mówię, miśki, trochę też po sobie, że ja to bym tam pewnie za bardzo się nie chciała przemęczać. Ale to ja jestem leniuszek, ale wy też jesteście leniuszki. I niech mi jakiś byczuliś teraz dowali w komentarzu, że byki to nie lenie. Słucham, tu już pisać militanie. No to pośmiejemy się razem. Miśki, wy wiecie, że ja żartuję. Kochani, dobra. Wybierajcie kartę od 1 do 3, ale to tak sprincik, bo już mnie gardło boli. Trochę się ogadałam. Od 1 do 3. 1. Dwa. O Jezu. Trzy. Jedyneczki. O Jezu, jak to powiedzieć po polsku? Pojednanie. Pojednanie. Ktoś z twojej przeszłości wraca. Kochani, to jest ten tydzień. Albo jest szansa na pojednanie i warto spróbować. No i to wiecie, jakim jesteście znakiem, wiecie, jakie mieliście przekazy. Ale może to być też pojednanie w sensie, że ktoś do was wraca, po prostu wraca, a niekoniecznie wszystkich, co wracają, należy przyjmować. Dlatego to nie znaczy, że wow, pojednam się z Lovelasem, bo z Lovelasem się nie będziemy pojednywać, bo weźmy, przestańmy, ale może oznaczać, że to będzie jakieś pojednanie, że to będzie, to, słuchajcie, pojednanie może być z przyjaciółmi, to z dzieckiem, z przyjaciółmi, z matką, z ojcem, to może być z rodziną, to nie musi być z człowiekiem. Znaczy, w sensie z partnerem, partnerką, o to mi chodzi. Tak ogólnie to pewnie z człowiekiem raczej. Uważajcie tylko, z kim się pojednujecie. Wiem, jednacie. Dwójka. Ślub. Ta sytuacja dotyczy małżeństwa. Kochani, albo chodzi o wasze małżeństwo i należy się na nim skupić w tym tygodniu, albo macie do czynienia z osobą, która ma małżeństwo. I albo wy podejmujecie decyzję na temat jakiegoś waszego małżeństwa, albo macie do czynienia z kimś, kto ma małżeństwo. I wtedy, no to jest ta druga opcja jest trochę gorsza. Ale być może wy z kimś się spotykacie i jeżeli mamy kartę małżeństwo, to może jesteście na drodze do tego, żeby się ustatkować z tą osobą. No to wtedy mamy oczywiście pozytywną kartę. Trójka. Związek czy relacja z poprzedniego wcielenia. Znacie się z poprzednich wcieleń. Kochani, i to z kolei może tłumaczyć, dlaczego wam jest ciężko się rozstać, albo dlaczego nowa osoba was tak bardzo, bardzo przyciąga. Dlatego, że znacie się z poprzednich wcieleń. Być może jest gdzieś jakiś człowiek, który zastanawia się, czy ja tą osobę mogę znać z innych wcieleń. No to odpowiedź jest tak, znacie się z poprzednich wcieleń. Miśki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wspierać kanał, to tam, gdzie są lajki, te łapki w górę, łapki w dół, gdzie jest ikona czatu, tam jest też takie serduszko z dolarem w środku. Można wspierać kanał w ten sposób. Trzeba to tam wcisnąć, tam można wpłacić. I dla tych wszystkich, którzy to już zrobili, jest was dużo. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Co jeszcze? Co nadchodzi? Więc dzisiaj jest tygodniówka, więc już dzisiaj nic nie nadchodzi. Jutro jest niedziela, więc na pewno nic nie nadchodzi. Natomiast po niedzieli nadejdzie to czytanie, które zapowiadałam, które będzie tylko z kart anielskich, z tych oraz z tamtych, no, nie chcę mi się iść, żeby wam pokazać, z których, z tych, co znacie, te drugie, ale zobaczę, czy nie mam jeszcze jakichś, bo ja mam strasznie dużo różnych talii, które nie są też tarotami, zobaczę, czy mam coś jeszcze fajnego, to wtedy zrobimy takie czytanko, to będzie Aria Express, takie tylko i wyłącznie z takich kart, takie tylko przekazy, wiecie, jakieś te wyrocznie albo karty anielskie dla każdego znaku na, no tam nie wiem, na czerwiec czy tam na kiedy, bo nie zrobiłam na czerwcowych czytaniach kart anielskich, więc to będzie takie, wiecie, taka rekompensata. Nie wiem, co tam jeszcze. Dobra, nic nie obiecuję, bo nie wiem, bo teraz mam Saigon, jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o nagrywanie. Dlatego nic na razie więcej nie obiecuję, ale na pewno będzie i bliźniacze płomienie będą, i co ona myśli, czuje i zamierza, to wszystko będzie, ale wszystko w swoim czasie, także miejcie troszkę cierpliwości na razie. Buziaczki! Pozdrawianka. No i pa, pa.